Jesteśmy, ja już mam wiadomość, już mam informację, że jesteśmy, Belinko, na żywo i tak myślę sobie, że zaczęłyśmy rozmawiać. Ja bardzo chętnie tę rozmowę przeniosę tutaj na żywo, żeby nas wszyscy słyszeli. Witam Was, kochane, bardzo serdecznie. Dzisiaj ze mną Ewelina Stępnicka, wielu osobom znana, ale są też takie osoby, które Eweliny jeszcze nie znają. Także piszcie, kochane, czy znacie Ewelinę, czy jest dla Was tutaj ogromną niespodzianką. Ja muszę się przyznać, przed chwilą właśnie rozmawiałyśmy z Ewelinką o tym, że ja Ewelinę mogę słuchać non-stop. Ja dzisiaj biegałam z Tobą, kochana, nie wiem, czy wiesz. Słuchawki w uszach i po prostu biegam i słucham. I czasami rzeczywiście słucham tych samych treści, tych samych wideo po 5, po 10 razy. Mnie się to po prostu nigdy nie nudzi. Także, kochana, bardzo jestem zaszczycona i ogromnie się cieszę, że jesteś tutaj z nami. Witam Cię przeserdecznie, kochana. Witam tutaj wszystkie osoby, które się już pojawiają. Powiedz, kochana, tak na dzień dobry, tak na rozruch. Jak tam się czujesz? Co u Ciebie słychać? Dobrze się czuję. Bardzo dobrze się czuję. Bardzo się cieszę, że jestem z Tobą. To takie nasze pierwsze spotkanie na żywo. Mam nadzieję, że nie ostatnie. Witam Ciebie, kochanie. Dziękuję za zaufanie, za zaproszenie. Witam wszystkich. Czuję się dobrze. A Ty jak się czujesz? Ja czuję się dobrze. Ale wiesz, też mam takie przemyślenia, że to jest to, że ja dzisiaj się czuję dobrze, to jest efekt wieloletniej pracy. Okay. Czyli zmiana nawyków, zmiana schematów myślenia. Oczywiście, że mam trudniejsze momenty, oczywiście, że wpadam w te dziury, o których u Ciebie słyszałam, kochana, i mogę po prostu słuchać o nich wiele razy, ale już wiem po prostu coraz częściej, coraz szybciej, że jestem w dziurze i potrafię się z niej wydostać. Coraz częściej też udaje mi się ją ominąć, a czasami po prostu wpadam, wiesz, po szyję i muszę się gdzieś tam znowu ratować, ale czuję się dobrze, robię to, co sprawia, że rzeczywiście czuję się coraz lepiej, co mnie wzmacnia, czyli u mnie to jest absolutny sport. Ja codziennie wstaję o 5, ja biegam, ja ćwiczę, ja jem pyszne śniadanko, ale u mnie też był ten test, prawda? Te stare schematy, które tam zapukały do drzwi i powiedziały, no słuchaj, skoro ty siedzisz w domu i jesteś na wakacjach, to może weź zacznij jeść dużo, przestań ćwiczyć, w ogóle włącz sobie telewizję i nic nie rób. Ale ja już czuję po prostu, że te schematy, dzięki również Tobie, kochana, dzięki tej pracy, którą tutaj mogłam z Tobą zrobić, słuchając Cię od, nie wiem już od kiedy, od dawna, ja już wiem, ja jestem w stanie wyłapać, że ten schemat się załączył, że ten stary film znowu zaczyna grać i jestem w stanie go wyciągnąć i po prostu włożyć nową płytę. I to był taki ogromny test dla mnie. Ja dzisiaj to robię codziennie, już po prostu z automatu. Nie ma, że boli, nie ma, że pada, nie ma, że mi się nie chce. Ja wstaję i robię to, co wiem, że po prostu mnie tak naładuje, że ja będę fruwać przez cały dzień. Także tak jest u mnie. Kochana, ja tutaj sobie przygotowałam trochę pytań, przygotowałam sobie też taki opis. Ja w ogóle tutaj się przedstawię jeszcze, Justyna Krawczyk, jak być szczęśliwą kobietą, bo z tego wszystkiego nawet się nie przedstawiłam. Muszę Ci powiedzieć, Ewelinko, że my, nie wiem, czy pamiętasz, pewnie pamiętasz, na pewno pamiętasz, miałyśmy przyjemność spotkać się na chwilę kiedyś w kawiarni. To była krótka chwila. Dzisiaj myślę, że to spotkanie będzie dłuższe niż tamto, ale ja pamiętam, że my rozmawiałyśmy również właśnie o tych wystąpieniach, o tym, żeby się pojawiać w sieci, o tym, żeby się pokazywać, o tym, żeby się stawiać. I ten film, i tą treść, tą wiadomość głosową, którą mi nagrałaś, ona, wiesz, została tu i została tu. Ona brzmiała, nie chowaj się. Nie chowaj się. Tak, od tamtej pory, to znaczy ty już wiele lat tworzysz, ale jeżeli chodzi o spotkania na żywo, to naprawdę to, no. Absolutnie, to od tamtego momentu się zadziało, także jestem, stawiam się co poniedziałki do moich wyzwań, stawiam się teraz w wywiadach z cudownymi kobietami, bo stwierdziłam, że po prostu mam ogromne szczęście do spotykania cudnych kobiet i chcę się nimi dzielić z innymi, także cieszę się, kochana, że jesteś. Już sobie tutaj czytam, co ja sobie tutaj przygotowałam, kochana. Co ty mówisz o sobie, a ja ciebie widzę, dobrze? Ewelina Stępnicka jest historianką i przypominajką, która przez historię przypomina nam prawdę, którą skrywa w sercu każdy z nas. Jest kobietą w podróży, zwanej odkrywaniem, która pewnego dnia odkryła na nowo dar życia i cudowną naturę naszego jestestwa i postanowiła resztę swojego życia spędzić na przypominaniu sobie o tym, I tym, którzy chcą posłuchać, że jesteś cudem do odkrycia, a nie problemem do naprawienia. Powiem Ci, kochana, że to, że ja spotkałam Ciebie w swoim życiu, dla mnie też jest ogromnym, ogromnym cudem. Jesteś jedną z najbardziej wartościowych osób w moim życiu. Mimo, że na żywo widziałyśmy się tak naprawdę może 45 minut, to jesteś w moim życiu dzięki YouTube'owi, dzięki temu, co robisz, ale uwaga, napisałam sobie, żebym nie zapomniała, jak ja Cię widzę, kochana. Dla mnie Ewelina Stępnicka to cud.
która zatrzymała mnie, wstrząsnęła i spowodowała, że uwierzyłam, że jestem cudem do odkrycia, a nie problemem do naprawienia. Ja mam dzisiaj dreszcze po prostu, tutaj gęsia skórka, bo ja naprawdę wreszcie uwierzyłam. To wymagało ode mnie ogromnej pracy i otwartości, ale ja wreszcie w to uwierzyłam. Uwierzyłam również, że ludzie, którzy mnie otaczają, przede wszystkim moja rodzina, moja Nataszka, moja córka i mój mąż, oni też są cudem do odkrycia, a nie problemem do naprawienia. To jest dla mnie, to był, Ewelinko, taki przełom, tak ogromny przełom, bo jako mama ja też się zmagam z różnymi problemami wychowawczymi, po prostu, tak? U mnie też jest robota do zrobienia, ale wszystko się zmieniło w momencie, kiedy ja przestawiłam swoją głowę na myślenie o swoim dziecku. Jesteś cudem do odkrycia, a nie problemem do naprawienia. Wiesz, jak my często mówimy, ja mam problem z wychowawczym, z moją córką, mam problem, bo ona się źle zachowuje, ja mam problem, bo ona nie chce się uczyć. A jak my odwrócimy to myślenie i ja to zrobiłam dzięki tobie, jesteś cudem do odkrycia, a nie problemem do naprawienia, moja relacja i moje wychowanie mojej córki po prostu przybrało zupełnie inną postać. Więc te słowa czasem się wydaje, że tak czytamy, że one nic nie znaczą i mnie przechodzi po prostu, wiesz, prąd i dreszcze po prostu przez całe ciało, bo tak wiele, wiele, kochana, to zmieniło w moim życiu. Ale jeszcze, uświadomiła mi, że ciemne zakątki, do których wciąż zdarza mi się wpadać, są jak dziury na drodze. I mimo, że idę już swoją drogą, to na tej drodze również one są i czasem w nie wpadam, a czasem udaje mi się je omijać. Co najważniejsze, nauczyła mnie, że to ja zawsze powinnam być po swojej stronie. Kochać siebie zawsze, nie biczować siebie, ani sobie nie dokładać. To kobieta, która spowodowała, że kiedyś przyrzekłam sobie, że już nigdy siebie nie zostawię. To jest znowu po prostu, ja mam znowu dreszcze, to jest, te słowa mają taką moc, to jest dla mnie tak ogromne odkrycie, że my właśnie, my przede wszystkim, nie ktoś, nie mąż, nie partner, my możemy być po swojej stronie, jak to jest ważne, żebyśmy my rzeczywiście były ze sobą za rękę i w tych trudnych momentach siebie po prostu podnieść z tej podłogi, na którą czasem po prostu no padamy. I wiadomo, że jest ta praca do zrobienia i wiadomo, że trzeba powiedzieć, okej, dobra, znowu nakrzyczałam na swoje dziecko, ale nie będę się za to biczować, tylko po prostu postaram się zrozumieć, dlaczego tak się stało i naprawię tę sytuację w przyszłości. I to, brak tego biczowania i takiego jestem głupia, jestem nic nie warta, zmienia po prostu wszystko. Hasło, nie wiem jak, nie wiem kiedy, ale otwieram się, słychać w moim domu tak samo często, jak stawiam się i jest robota do zrobienia. Kochana, także nie wiem, co ty na to, ale jesteś po prostu w moim życiu, jesteś w naszym domu i zmieniłaś po prostu ogrom, Ewelinko. Także ja ci serdecznie za to dzisiaj dziękuję, bo wielokrotnie mówię o tobie w moich tutaj i podcastach, i wideo i niejednokrotnie ciebie cytuję i dziękuję ci, nie wiedząc, czy słuchasz, czy nie, a dzisiaj wiem, że słuchasz, także wykorzystuję ten moment na to, żeby ci powiedzieć, że dziękuję z całego serca. Wow, dziękuję, kochana. Wiesz, dziękuję ci z całego serca. Łzy mi się do oczu cisną. Słucham tego. Poznaję to. Jakby jak mówisz, poznaję siebie, ale nie jest to dla mnie łatwe. Jakbym miała, wiesz, powiedzieć, tak, to ja. To trochę tak, jak ostatnio z Kasią Strzyż rozmawiałam. Ona robiła taki właśnie wywiad ze mną. I ona powiedziała, jak ona mnie widzi. To takie jest dla mnie bardzo nowe też. I jak ona mówiła te piękne rzeczy, to ja już byłam tam, ja już od tego nie uciekałam, ja już nie miałam czegoś takiego, do czego jesteśmy nauczeni. A przestań, no weź, ja jakby nie umiemy przyjąć tej miłości i nie umiemy jej przyjąć w taki zdrowy sposób, nie że o popatrz na mnie, ja co to nie ja, ja lepsza, ja to, nie, to nie o to chodzi, tylko takie, ktoś ci mówi kocham cię, a ty mówisz dziękuję, nie, to jest coś takiego, ktoś ci mówi doceniam cię, a ty mówisz dziękuję, widzę cię, dziękuję. Dziękuję ci za to, co dam zrobić. I ja naprawdę nie umiałam tego zrobić, bo ja po pierwsze siebie tak nie widziałam. Ja te słowa jesteś cudem do odkrycia, nie problemem do naprawienia, to jest taki dar, który ja dostałam. Nieraz już to też opowiadałam, że czasem mi się wydaje, że to nie są moje słowa, bo ja bym nie wpadła na nie i przez te wszystkie lata tak naprawdę szukałam autora, może ktoś wie, żeby nie być jakimś plagiatem i szukałam po angielsku, bo ja wtedy mieszkałam w Stanach. I naprawdę nie znalazłam nikogo, nawet Regina Brett, która pisze książki o cudzie, no ona nie wyskakuje, wyskakuje ja. No ale dlaczego dla mnie takie było to trudne uwierzyć? Po pierwsze, bo to było tak piękne, a po drugie ten dzień, kiedy ja usłyszałam jakby te słowa, to ja przez sekundę nigdy chyba nie pomyślałam o sobie, że ja jestem cudem. W ogóle ja na tamten moment to myślałam o sobie, że jestem zerem, gównem, nic nie wartą, wiesz, kobietą, która jest jednym wielkim problemem do naprawienia i raczej już się tego nie da naprawić. I ta prawda żyła ze mną tak wiele lat, nawet już będąc na YouTube,
kreując te filmy przez te wszystkie lata, to cały czas była jakby, ja byłam tą kobietą, która próbowała odnaleźć prawdę tych słów, czy to w ogóle jest do zrobienia. Ja od może dwóch, trzech, no może trzech lat już teraz, ja wiem, że to jest prawda i ja wiem, że to jest prawda dla mnie, ja wiem, że ja jestem cudem, ja wiem, że ty jesteś cudem, ja wiem, że każdy z nas jest cudem, ja wiem, że nie jeden z nas jest poprzykrywany wieloma uwarunkowaniami i potrafi krzywdzić ludzi, ale ja już to wiem. Ale to jest dla mnie tak nowy świat, że ja jeszcze o wiele bardziej pamiętam swoje stare, wiesz, życie, swoją starą percepcję siebie, opinii innych ludzi na mój temat, że jak słyszę coś takiego, to jest mi ciężko nie uciec i nie powiedzieć, ej, przestań, albo się nie popłakać, bo jeszcze obok mnie stoi ta kobieta i ta dziewczynka, które pamiętają, że są zerem i gównem i stoją obok tej kobiety, która mówi, hej, to nigdy nie byłaś ty, to były te serwetki, które cię poprzykrywały, mówiąc bajką Justynki Lewickiej Szczęsnej. I one tak stoją dwie obok, wiesz, siedzi ta kobieta, ta dziewczynka i siedzi ta nastolatka i siedzi tutaj, w sumie tak na tym dużym fotelu sporo tu siedzi i wszyscy tak słuchamy i mówimy, okej, to jest dla mnie zdecydowanie nowa droga. Pamiętasz ten wiersz o rozdziałach? I tam jest rozdział czwarty, gdzie już widzisz tą górę, ją omijasz, a później jest rozdział piąty, idziesz idę nową ulicą, idę nową drogą i to jest dla mnie nowa droga. I ostatnio ja to porównywałam do, właśnie ktoś mnie zapytał, czy a co, jak ty nie jesteś gotowy na te nowe życie, prawda? Na te bycie cudem, bo cud to tylko słowo, jakby to można użyć innego słowa. I ja mam taką metaforę, że ja mam takie wrażenie, jakby, wiesz, jak są czasem takie wideo, gdzie zwierzę jest trzymane całe życie w klatce, nigdy nie było na wolności. I są takie wideo, czasem to jest jakiś, nie wiem, lew, czasem to jest niedźwiedź, a czasem to są psiaki, które gdzieś były chowane po prostu. I są takie wideo na YouTube, możesz obejrzeć. Tak stawają te łapki i tak nie wiedzą, co to trawa w ogóle, te słońce, tak nie wiedzą, co to słońce, te zwierzaki tak próbują chodzić, czasem uciekają z powrotem do tej klatki i tak naprawdę lekko chodzą się, rozglądają po tej dziczy, po tym całym świecie, który jest na nich i tak nie do końca umieją się odnaleźć. To ja jestem teraz w takim momencie, ja już nie wracam do klatki, ja już wiem, że klatka to nie dom, ja już wiem, że ja nie jestem tym właśnie zamkniętym zwierzakiem, nic nie wartym, ale ja w tej dziczy jeszcze tak chodzę i tak się rozglądam, poznaję takich ludzi jak ty, poznaję takich ludzi, którzy nas oglądają. Tyle dobra do mnie przychodzi i ja już nie uciekam, ja już wiem, że ja jestem godna tego i ty, i każdy z nas bez wyjątku, ale ja jeszcze nie umiem się poruszać po tej dziczy, więc to jest dla mnie nowy świat w ogóle tego cudu. I to jest niesamowite, że ja tak te słowa wiele lat mówiłam, ale ja sama próbowałam, ja sama je doganiałam, jakby ja musiałam do nich dojść, do tej prawdy, dojść tu oczywiście, żebym ja weszła w te zdanie i tak naprawdę poczuła, że to jest prawda dla mnie i dla każdego z nas. To jest dla mnie tak, że ja mogę powiedzieć, hej, to jest to, bo i były momenty, gdzie ja myślałam, ej, to jest jakaś jedna wielka ściema w ogóle po prostu. To jest dobry tekst na Facebooku, ale w ogóle gdzie, jaki cud, o co chodzi. Ja tak daleko od tego byłam. Bo ta klatka stoi gdzieś obok, prawda? I mam wrażenie, że ta klatka jest z nami zawsze, bo jeżeli przez 30 lat ja szłam albo byłam właśnie w tej klatce i nawet uwolniłam się i jestem 10 lat poza klatką, to jednak większość mojego życia ja byłam w klatce i mam wrażenie, że ona zawsze ze mną będzie, ale już coraz dalej, coraz mniej, coraz mocniej czuję to nowe życie, ale ta klatka po prostu jest. Kochana, powiedz, czy masz swoją receptę na szczęście? Wiesz, jesteśmy jak być szczęśliwą kobietą. A czym jest dla ciebie, kochana, szczęście? Czy jesteś szczęśliwą kobietą? Jestem szczęśliwą kobietą. Chciałam niedawna, tak naprawdę, od niedawna. I w ogóle, wiesz, ostatnio byłam właśnie u Łukasza w Kawalerce, on się mnie zapytał, czym jest dla mnie życie? I to też było takie, wiesz, ciekawe pytanie. I czym jest dla mnie szczęście, to pytanie, prawda? I ja myślę, że trochę tak jak z życiem, idea szczęścia zmienia się w momencie mojej zmiany, że wszystko w życiu jest ruchome, łącznie z nami. My jesteśmy naprawdę ruchomi, świat się zmienia, my się zmieniamy, cały czas ewoluujemy. I tak samo chyba idea szczęścia. Bo pewnie czym innym byłoby szczęście dla mnie jeszcze niedawno, czym innym jest dziś. Dziś jakbym miała tak, niełatwo to nazwać, ale dobra, spróbujmy, zobaczę co mi przyjdzie. Pierwsza rzecz, która mi przychodzi, to jest spójność. To jest to, że ja mogę siedzieć dzisiaj tutaj z tobą i dosłownie, jakbyś zresztą spotkałaś mnie w kawiarni,
Ja będę taka sama. Mój głos będzie taki sam, a ja trochę mniej przeklinam na internecie niż w rzeczywistości. Tylko dlatego, że wiem, co mnie dziwi, że dzieci też mnie często oglądają, nigdy sobie wcześniej nie zdawałam może z tego sprawy, a kiedyś to nie miałam odwagi, tak? Ale ja czasem tak urwisuję i lubię sobie tupnąć nogą, nigdy w stronę kogoś, ale tak jako przycinek, czy jako poczucie humoru. Natomiast to jest dla mnie ważne, że ja mówię jednym głosem, że ja nie próbuję już udawać, tak? Że ja nie próbuję być kimś, dopasować się do kogoś, tylko naprawdę jak ja się czegoś boję, to ja ci powiem i nieważne ile tu by ludzi było, to ja powiem, że ja się boję. Jak ja powiem, hej, ja dopiero od 3 lat czy 4 czuję naprawdę ten cud, kiedyś bym tego nie powiedziała. Kiedyś bym chciała pokazać tylko tą idealną część mnie, która się nauczyła i która idzie już tą dobrą drogą, a wszystko to, co jeszcze mi nie wychodzi, to bym schowała. Więc ta spójność dla mnie, kiedy moja myśl, mój czyn i moja emocja są w jednym, kiedy ja mówię, czuję, myślę jedno, kiedy ja nie jestem rozjechana, kiedy ja nie mam, chciałabym ci to powiedzieć, ale co ty pomyślisz, a co inni powiedzą, i to ja całe życie tak miałam, całe życie byłam rozjechana na miliony kawałków, więc dla mnie to jest takim poczuciem szczęścia, że ja po prostu, to jest jak ja bym była w domu, nagle bym się zjechała dosłownie, wróciła do domu. Druga część taka, która mi się pojawia, to jest takie połączenie, takie zrozumienie, że nie jesteśmy sami tutaj, że jesteśmy w tym razem. Ja też często o tym mówię teraz, aż tak jesteśmy w tym razem. Że ja czuję się tak bardzo, jak ja się zjechałam ze sobą, to ja się bardzo zjechałam z ludźmi, ja się połączyłam w ogóle w inny sposób z ludźmi. Czy to z moją siostrą, czy bratem, czy z moimi przyjaciółmi, czy z tobą, czy z ludźmi, którzy są moją społecznością, ale nawet z ludźmi, gdzie wychodzę na ulicę i ja mam inny rodzaj połączenia w ogóle. Ale też połączenie z Bogiem, z Wszechświatem. Każdy nazwie to po swojemu. Ja wiele lat byłam obrażona na życie. No tak, połączenie z życiem, tak, obrażona, jak ono mogło mi to zrobić, jak mogło mi się to przydarzyć. Miałam takie naprawdę duże poczucie, taki syndrom ofiary i to kreowało wielkie rozdzielenie takie. A ja teraz jak się zjednałam, zjechałam się ze sobą, tym samym zjechałam się z życiem i jakby takie zaakceptowałam to wszystko, co się przydarzyło, wręcz znalazłam tą wdzięczność, to wybaczenie, wszystkie rzeczy, które znałam przez lata z teorii, z książek, od psychologii po rozwój, to ja jakby tak dogoniłam te wszystkie przestrzenie, one mnie tak zjechały, że ja mam taką akceptację w sobie, taką prawdziwą, a nie taką, jaką kiedyś chciałam mieć, ja bardzo dążyłam do niej. I miałam okazję przetestować to przez wiele trudnych chwil, które się przydarzały w moim życiu, bo one dalej się przydarzają. I kiedyś myślałam, że jak ja wszystko przerobię, to nic złego mi się nie przydarzy. I później zrozumiałam, że to też nie o to chodzi, bo myślałam, że tylko wtedy to znaczy, że ja już wszystkiego się nauczyłam i jestem wystarczająco dobra, nie? Więc teraz widzę, hej, jestem na planecie Ziemia, gdzie rzeczy się przydarzają. Od właśnie nawet mamy teraz taka rzecz, kto by pomyślał, prawda? Ale teraz, czy ja się dostroję do tego, znów czy ja się z tym zjadę, czy ja wejdę w tą akceptację i znajdę w tym całym chaosie ten spokój, to zaufanie. To jest to, od czego zaczęłyśmy rozmowę, że kiedyś by mi się to wydawało niemożliwe i kiedyś całą tą pracę, którą robiłam przez te lata nad sobą, dla mnie samej czasem wydawała się właśnie takim, ej, to jest jakiś bullshit, to nie działa, o co chodzi. I teraz w tym momencie ja widzę, oh my gosh, to było warte wszystkiego. To nie znaczy, że trudne momenty nie przychodzą, to nie znaczy, że myśli trudne nie przychodzą, czy lęki, ale ja widzę, jak ja podbiegam tam do siebie, jak ja chwytam siebie, jak ja właśnie nie sięgam za ciastko, czy alkohol, czy nie uciekam, tylko siadam ze sobą na fotelu, czy medytuję, czy rozmawiam z kimś i jestem, tak? To, że ja jestem po swojej stronie też, to jest dla mnie szczęście. Takie przyziemne może jeszcze, znaczy przyziemne, ale dla mnie ważne, to że ja robię, co kocham na co dzień. Ja naprawdę kocham moją pracę. Ja nigdy w ogóle nie myślałam, że to będzie moją pracą. To jest taki prezent w ogóle też, który przyszedł. Ja naprawdę to kocham. I to, że ja jestem w tym prawdziwa, bo jakby nie zawsze tak było. W takim sensie, że ja nigdy nie kłamałam, zawsze byłam prawdziwa, ale pokazywałam pewne części siebie, te, które już były grzeczne i były dobre, ale tych resztek nie pokazywałam, bo wierzyłam, że nie wolno się, nie da, nie powinno się. I ten moment, kiedy ja nagle usiadłam, powiedziałam, ej kochani, w ogóle jest tak i jest tak, i jest tak i jest tak. I to była też taka wolność, taka
To jest chyba najlepiej to nazwała Kasia Nosowska, jak było mnie na wywiadzie. Wstyd kończy się tam, gdzie człowiek z człowiekiem jest gotów spotkać się w prawdzie. I ja umiałam ze sobą się spotkać w prawdzie i umiem teraz z ludźmi spotkać się w prawdzie. I to jest takie coś, to jest taka moja modlitwa dzienna, że ja tego nigdy nie zapomniała. Jak ja przychodzę tu do ciebie, czy jak jechałam właśnie do Łukasza, do kawalerki, to mówię, ojejku, żebym ja tylko nie próbowała tam być kimś, kim ja nie jestem. Żebym ja usiadła po prostu, tak jakbym przyszła do ciebie na kawę, wiesz, w tej mojej czarnej bluzce i po prostu mówiła tym głosem, którym mówię, czy ja jestem w stanie to zrobić dla siebie. Czy ja mogę tam już iść ze sobą za rękę i nie myśleć, że ja to za mało. Że ja muszę coś wymyślić, co jest więcej niż ja, bo ja to nie wystarczy. Czy ja mogę iść tylko jako ja, a tak naprawdę aż jako ja. Choćby nie wiadomo, ile tam, wiesz, pomyłek było i tego wszystkiego. To, że ja sobie wreszcie na to pozwalam. A ciebie? Dziękuję. Bo tak nie wygadam, powiedz coś ty, kochani. Wiesz, moja recepta na szczęście buduje się latami i cały czas jest robota do zrobienia, jak to mówisz. I myślę, że to jest, ale to jest bardzo dobra praca, wiesz, to jest najlepsza praca, jaką w życiu miałam. U mnie ta recepta na szczęście zaczęła się od tego, że ja zaczęłam czyścić swoje otoczenie, więc najpierw był rozwód wiele lat temu z moim pierwszym mężem, poszukiwanie drugiego. Później było rozstanie z korporacją, a tak naprawdę no, rozstanie bolesne, bo to po powrocie z urlopu macierzyńskiego korporacja stwierdziła, że już mnie nie chce. I mimo, że ja też już nie chciałam, to jednak było bardzo bolesne, ale to zaczęłam robić to, co ty powiedziałaś. Zaczęłam robić to, co kocham. Ja kocham swoją pracę, uwielbiam swoje klientki, uwielbiam przeglądy szaf, wszystko, czym się zajmuję. Po prostu to, wiesz, to jest coś na co dzień, co mnie buduje, bo to jest właśnie taka praca, którą uwielbiam. Więc to było takie budowanie szczęścia na zewnątrz. Ale wiesz, później przyszła ta praca od wewnątrz do zrobienia, bo czyścić możemy i podwórko, i dom, i całą resztę, ale później się okazuje, że te przekonania, czy właśnie to, co zostaliśmy bardzo często w dzieciństwie, to, co nam nie służy, one są w nas i nie zmieni tego ani nowy mąż, ani nowa praca. U mnie to była terapia. Ja o tym też bardzo w pewnym momencie zaczęłam głośno, w sensie takim, że dałam sobie pozwolenie na to, żeby mówić, że ja wcale nie jestem taka idealna, wcale nie jestem taką fajterką, nie radzę sobie ze wszystkim. Ja też w pewnym momencie, to przyniosło mi ogromną ulgę, ale to był przełom ogromny dla mnie, że ja zaczęłam mówić, jest tak i tak. Tak i tak, mam gorszy dzień, mam lepszy i mnie, ja jestem style coachem, a mnie zdarza się zostać w piżamie cały dzień, bo mam po prostu tak fatalny dzień. Ale to, że ja poszłam na terapię, wtedy Natasza miała 10 miesięcy, poszłam na terapię, ona trwała bodajże pół roku, może nie cały rok, to też zmieniło moje postrzeganie absolutnie. Ja się dowiedziałam wtedy, że ze mną wszystko jest w porządku, że tylko te przekonania i to, co się wydarzyło w moim życiu, wpływają na to, że ja nie wierzę w siebie, że ja uważam, że jestem niegodna, niemądra, niewłaściwa, niefajna. I wtedy zaczęła się ta praca rzeczywiście z tym wnętrzem, ale ta praca trwa do dziś. I ty byłaś jedną z tych osób, które stanęły na mojej drodze i pokazały, a zobacz kochana, jeszcze jest krok tutaj do zrobienia, jeszcze można zrobić. Dla mnie było niesamowite i to, co mi daje szczęście, takie przyzwolenie na to, że ja jestem taka, jaka jestem i to jest okej. I że ja będę popełniać błędy, ale nie jestem tutaj osobą, która ma sobie jeszcze dokładać się, wybiczować, tylko jestem osobą, która ma sobie przede wszystkim pomóc. To było takie ćwiczenie też niesamowite, które wywróciło po prostu całe postrzeganie mnie do góry nogami. To było ćwiczenie, w którym ja musiałam sobie wyobrazić siebie jako małą dziewczynkę, z którą rozmawiam. I znowu mam dreszcze i to uczucie, co ta dziewczynka czuje i jak bardzo ja chcę jej pomóc, Do dziś ze mną jest i to mi absolutnie daje szczęście. Więc z jednej strony, wiesz, takie porządki na zewnątrz i pozbywanie się i dziękowanie za znajomość ludziom, którzy po prostu mi nie sprzyjali. Później praca i oddanie się temu, co kocham, ale później rzeczywiście takie no, zajrzenie do siebie i porządki u siebie z tymi przekonaniami i szukanie tego diamentu, o którym tak pięknie mówisz. Także robota bardzo duża. Kochana, jak jesteśmy przy robocie. Ostatnio też wspominałyśmy cię z Karoliną, ona była u ciebie na kursie Chyba jesteś cudem, tak? Karolina była u mnie na kursie Odkryj styl swojej duszy, takim stylistycznym, u ciebie była na duchowym, więc też wspominałyśmy i mówiliśmy, no zobaczcie, po prostu mamy wspólne znajome, ale również były inne kobiety, które były bardzo ciekawe tego, co robisz, czym się zajmujesz. Dlatego mam takie pytanie, kochana, że tworzysz cudne kursy, dzięki którym ludzie się zmieniają. Tworząc je, przypuszczałaś, że tak będzie? Tworzyłaś je z chęci dzielenia się z innymi? Czy po prostu miałaś taką, nie wiem, wewnętrzną potrzebę, coś cię po prostu, nie wiem, no, motywowało do tego, żeby takie kursy
tworzyć? To było chęć podzielenia się doświadczeniem, czy pomoc innym? Wiesz co, to było tak, w ogóle tak w wielkim skrócie, to ja jak zaczęłam kręcić filmy, to, bo to było 10 lat temu, najpierw ono było o surowej diecie, później to tak, ja wtedy studiowałam psychologię, więc ja później tak próbowałam wrócić do psychologii, później trafiłam na duchowość, ale ja kręciłam, to w ogóle były inne czasy, to były czasy, umówmy się, gdzie w ogóle nie było smartfonów, gdzie my nie mieliśmy nawyku, gdzie nie było vlogów, gdzie nie było normalnym, że ktoś ma kanał na YouTube i o czymś tam mówi. To było tak dziwne, zwłaszcza ja mieszkam w Stanach to się już rodziło, ale w Polsce to jeszcze nie było takie normalne, więc ludzie w ogóle nie do końca wiedzieli, co ze mną zrobić, wiesz, nagle jest jakaś laska na YouTube, nie robi szejki, w ogóle o co chodzi. Jedni to lubili, oglądali jako taką ciekawostkę, wielu ludzi wiedziało, znało już ten temat, a wiele ludzi, większość ludzi kompletnie nie wiedziała, co z tym zrobić, albo kompletnie to zostawiali, albo hejtowali. Jeszcze to się wtedy hejtem nie nazywało, jeszcze wtedy nawet nie wiedzieliśmy, że coś takiego jak hejt jest. I ja nie robiłam tego, tak jak my to robimy, że wiem, że mam coś do przekazania, ja mam w sobie potencjał i są różne platformy, których ja mogę użyć, więc ja sobie założę stronę, tak? Ja zrobię kurs, ja będę mieć social media. To w ogóle nie był taki proces. To było, ja czułam, że coś mi pomogło, wróciłam z tego ośrodka, gdzie ta surowa dieta mi pomogła i ja czułam, po pierwsze, czułam się niezrozumiana wśród swoich ludzi, moich przyjaciół, którzy kompletnie uważali, że ja zwariowałam. Po drugie, ja potrzebowałam kogoś, kto by był podobny do mnie. Nie mogłam tego znaleźć, to jest znowu to połączenie, jak my potrzebujemy tego zrozumienia, połączenia. A że ja nie mogłam sama sobie tej akceptacji dać, bo tam było zero, pusta studnia w ogóle, no to ja poszłam gdzieś na YouTube, jeszcze mieszkałam w Stanach, to tam to były naprawdę początki YouTube, to jeszcze filmy były po 15 minut na YouTube. No i ja tam znalazłam kogoś, kto robił właśnie zielone soki, shake'i i stałam rano któregoś dnia i pomyślałam, jak się poczułam, przyszła myśl, zacznij pisać bloga, a ja ani nie wiedziałam, jak założyć bloga, ani jak pisać, nie umiałam. W ogóle nie umiałam polskich znaków, w ogóle, że po polsku. Ja mówię, gdzie po polsku, po prostu gdzie, nikt nie da, nigdy nie zrozumie, jeszcze w Stanach to by przeszło, bo to już to się dzieje, ale w Polsce w ogóle gdzie? No ale, bo tak silne, to naprawdę, to jak z nieba po prostu, bo tak silne i tak do mnie niepodobne, bo gdzieś dla mnie jest łatwo wyjść na scenę, mówić do ludzi, robić live, ja się ani nie stresuję, ani za wiele się nie zastanawiam nad tym, bardziej później się stresuję, że dużo ludzi to obejrzy, a ja bym chciała się schować. Natomiast jak ja jestem w tym przepływie, to jest dla mnie, to ja się czuję jak ryba w wodzie, pewnie znasz to. Natomiast 10 lat temu to ja w ogóle tak nie miałam się wypowiedzieć, ja tam zdania nie umiałam złożyć, też ciężko mi po polsku było mówić na początku. No i żeby tej historii nie przedłużać, ale to jest takie niesamowite, że to tak się stało, że ja ratowałam siebie bardziej. No pewnego dnia wstałam, poczułam, że mam nagrać film, myślałam, że nagram 3 filmy, opowiem o tym Teksasie i to będzie koniec. No i to nigdy się nie skończyło przez te 10 lat, ale ja cały czas nagrywałam te filmy jako ten przyjaciel w drodze, tak? Jako taka kobieta, która najpierw doświadczyła czegoś jak ta surowa dieta i to jej bardzo pomogło, chciała się tym podzielić, a później po wypadku jakby mi się całe życie na nowo rozsypało i ja myślałam, że ja już wiem, kim ja jestem, że ja coś przez te 2 lata tej surowej diety i tych afirmacji, medytacji drobnych wtedy zrozumiałam, a podczas wypadku zrozumiałam, że wyszło z miłości właśnie, to nie o to chodzi, ja nie tą drogą szłam. I ja się tam totalnie rozsypałam, jakby wpadłam do tej piwnicy, idąc moją bajką i dobre 4 lata moich filmów to jest ja siedząca w tej piwnicy, zadająca pytania, próbująca z nim się wydostać, skacząca od jakiegoś nauczyciela do nauczyciela, metody do metody, szukająca, kto mnie może stąd wyciągnąć, co się w ogóle dzieje, kim ja jestem, bo to, co myślałam, że jestem, to nie jestem. I później dopiero, za 5-6 lat później, jak gdzieś stanęłam tak na nogi, tak stałam już, tak stałam i może już miałam taką laskę, że się nie obijałam o ściany, tylko już gdzieś szłam, ale dalej jako ten przyjaciel w drodze. I tak naprawdę to był taki moment, no ja nie wiem, to jest ostatnie może 5 lat, gdzie ja zdałam sobie sprawę, że ja nigdy nie myślałam, że będę z tego żyła, że to będzie mój zawód, że ja będę pomagać ludziom, bo to ja potrzebowałam pomocy, ja się po prostu dzieliłam tym, co przechodziłam. Aż byłam coraz silniejsza i ludzie sami zaczęli pisać, czy ja mogę z tobą porozmawiać, czy ja mogę to, a czy ty dajesz sesję, a to, a tamto. I najpierw ja rozmawiałam z ludźmi absolutnie nie biorąc pieniędzy i w ogóle, a później to się tak zaczęło zmieniać, ja mówię, ja chyba będę po prostu, ale cały czas miałam pracę obok, a to się działo sobie tak obok, cały czas byłam kelnerką, a to robiłam obok.
I w pewnym momencie, jak już otworzyłam firmę i wiedziałam, że to się będzie działo, to było za jakieś 5 lat temu, ale to było takie, ja i tak dalej sobie chodziłam tam, wiesz, do pracy, tak? No ale w każdym razie ja byłam taka bardzo rozlazła i to wszyscy mówili, że ja nie miałam konkretów, ja nie miałam metody, ja nie miałam certyfikatów, ja nie miałam tego tak poukładanego. I ja bardzo mi tego brakowało, mój umysł się bardzo tym stresował, bo to były takie czasy, gdzie a to był dwupunkt, a to było EFT, a to była The Work, a to było, no każdy miał coś, albo ludzie jasno widzieli, albo czytali czakry, aury, albo byli szamani, a ja po prostu byłam taką właśnie, wiesz, dziewczynką z YouTube, która nie miała metody. I ja już później, jak pojechałam do Portugalii, bo nawet jak ludzie przychodzili, dzwonili do mnie, to po prostu chcieli ze mną pobyć i im było lżej, no ale ja zawsze czułam, ej, czy ja mogę mieć jakąś strukturę, ja chciałam to jakoś ułożyć. I już jak mieszkałam w Portugalii, to chodziłam po plaży i cały czas modliłam się, bo ja dużo się modlę, sobie gadam tam z Bogiem, całym wszechświatem, mówię tak, daj mi metodę, obiecuję, że będę używała serca, nikogo nie skrzywdzę, daj mi metodę, ułóż to jakoś, proszę. Tak naprawdę, dałeś Byron Katie metodę, podobno na pustyni ją dostała, to ja na plażę swoją dostanę, daj mi, jakoś ułóż to. I tak naprawdę z dnia na dzień jakoś tak chodziłam i naprawdę to była taka intencja, naprawdę długo się o to modliłam. I pewnego dnia jakoś ja przyszłam, usiadłam i po prostu i tak mi leciało, lekcja po lekcji tego kursu jesteś cudem, po prostu lekcja po lekcji, w tej bajce właśnie, w tej piwnicy, no normalnie to płynęło przeze mnie. I dopiero później ja to nazwałam odkrywaniem, to tak się budowało, tylko co było niesamowite to, że jak ja się wyprowadzałam w Portugalii i sprzątałam karawan, bo tam przez 3 lata podróżowałam w karawanie, to znalazłam stare zeszyty sprzed na przykład roku, sprzed 2 lat, gdzie miałam te same notatki, tylko jakoś tak porozwalane, że gdzieś cały czas notowałam, bo ja bardzo dużo notuję swoich przemyśleń, że to gdzieś cały czas ze mną było, tylko pewnego dnia po prostu to ułożyłam taką wiesz, taką strukturę. Ale chyba tak najbardziej zdałam sobie sprawę i poukładałam to, jak przyjechałam do Polski, a w Polsce jestem krótko, i jak przeniosłam firmę do Polski. Polska jest taka, wiecie, bardzo poukładana. I tak naprawdę jak spotkałam się z tobą, często wspominam, chyba nawet tobie tego nie powiedziałam, jak ty mówisz do mnie tak, powiedz mi, Ewelinko, jak ty tą markę zbudowałaś, nie? Jak ty to mają? A ja tak siedzę i mówię taką, co to marka? Jaką markę? I udaję, nie? I siedzę tak. Bo jak to w ogóle jakby szło, w ogóle to efekt uboczny jakby się stał i dopiero Polska mi tak powiedziała, hej, to idziemy dalej czy nie. I to był dla mnie trudny moment przez chwilę, bo ja nie chciałam zatracić tej niewinności mojej kreacji, tego, że to zawsze przychodziło o stąd gdzieś, nie było zaplanowane, dlatego często ja jestem na internecie codziennie przez miesiąc, później mnie 3 miesiące nie ma, bo to ja zawsze, to jest trochę tak jak, wiesz, jak się siku chce, nie? To nie, ty nie decydujesz, kiedy idziesz siku, tylko siku ci mówi, kiedy idziesz siku, nie? I ty nagle ci mówi i ty idziesz. I u mnie tak było z moją kreacją, że ona mnie wołała i ja mówię, okej, idziemy kręcić film. I nagle jak to ja miałam zacząć też dyktować to, to bałam się, że zatracę tą niewinność taką. I tu miałam, no, uczyłam się tego od nas, od Polaków, od ludzi, którzy robią podobne rzeczy, od ciebie między innymi, obserwowałam, bo nie chciałam tego zatracić, a wiedziałam, że dalej się już nie da iść tą taką, wiesz, drogą, jaką szłam. I to był dla mnie taki balans, no, szukanie tego balansu. Więc ten kurs, tak on powstał, bo ja prosiłam o niego. Ja chciałam metodę, ja chciałam być bardziej zaawansowana, ale widzisz, zadasz mi pytanie, na które powinnam w 3 zdaniach odpowiedzieć, a ja tutaj powinnam 15 minut opowiadać, więc to skondensowanie słabo mi jeszcze wychodzi. Kochana, prowadzisz teraz jakiś kurs, czy jakaś edycja najbliższa się zbliża? Skończyliśmy tylko Co jesteś cudem i teraz będziemy robić mapę życia. Mapa życia to jest taki kurs dostępny tylko dla ludzi, którzy byli na Jesteś cudem. I teraz robimy taką koronkową edycję, czyli ona normalnie trwa, mapa życia, miesiąc, a teraz będziemy robić to 3 miesiące. Ze względu na to, że po prostu chcemy być razem i chcemy naprawdę wejść w taką przestrzeń stwarzania nowej drogi, tego rozdziału 5, która jest bardzo, weź teraz wejdź w tak, jak teraz nasz umysł i cały system obronny raczej myśli, jak ja mogę nie utonąć tutaj w tym, co się dzieje.
A tutaj mapa życia jest o tym, na jaką wyspę ja bym chciała popłynąć. I nasz umysł w ogóle nie chce iść w te miejsce, prawda? Mój nawet nie chce iść tam. Natomiast tak jakoś kolektywnie podjęliśmy tą decyzję na kursie, że chcemy spróbować, że, bo wiemy, że to jest, że to tak zawsze jest, kiedy toniesz, to chcesz myśleć, gdzie ja płynę, tak, żeby móc w ogóle płynąć i wypłynąć. Ale ten odruch taki samoobronny umysłu jest taki, że nie utonąć tylko. Więc ludzie proszą mnie o Jesteś Cudem, piszą do mnie, ale nie wiem, czy będę w stanie zrobić jeden i drugi kurs Jasne. Naraz, bo one są intensywne, więc na razie nie wiem, ale dam znać. Cudnie. Kochana, czy ty masz misję? Mogłabyś powiedzieć, że ty masz misję, że chcesz coś konkretnego dać innym kobietom? Ja kiedyś usłyszałam takie słowa od jednej z moich bardzo bliskich znajomych. To jest kobieta, która zajmuje się talentami, też bardzo ciekawy temat. Która mi kiedyś powiedziała, że to wszystko, co się wydarzyło w moim życiu, było po coś, po to, żebym ja dzisiaj mogła wykorzystać tę wiedzę i że to się stało, i chyba tak mogę powiedzieć, taką misją, że to wszystko, co mnie zbudowało i też te trudne momenty i ta cała moja zmiana służy temu, żebym mogła tę zmianę nieść jeszcze dalej. I to się stało w sposób naturalny, tak jakoś wyszło moją rzeczywiście misją życiową, żeby dawać innym skrzydła, kobietom przede wszystkim, ale zaczynając od siebie, od mojej córki w domu i innym też. Czy ty też możesz powiedzieć, że ty masz misję, że chciałabyś coś konkretnego dać kobietom, ludziom od siebie? Teraz mogę powiedzieć tak. To jest dosłownie, to jest tak, do pewnego momentu to była moja droga, moja po prostu, ja byłam w dziurze i uczyłam się z niej wyjść i opowiadałam o tym, dosłownie. Ja wyszłam z niej i teraz jestem w tej dziczy i uczę się tutaj chodzić i opowiadam o tym. Ale misja jest specyficznym słowem, ale tak, mogłabym powiedzieć, że ja sobie obiecałam, bo ja sobie to obiecałam wiele lat temu, jak siedziałam w samolocie i czytałam książkę, jak wracałam z tego Teksasu do Nowego Jorku. I w tym Teksasie bardzo się odmieniłam, przez 3 tygodnie po prostu życie mi się odmieniło, tam mi się coś przydarzyło. I ja się bałam, że jak wrócę do Nowego Jorku, to zapomnę. Po prostu bałam się, że ja wyląduję tam i po prostu mój umysł wróci do tego, co było i po prostu ja to wszystko zapomnę. I pytam się tych ludzi, co ja mogę zrobić? Co ja mogę zrobić, żeby tego nie zapomnieć? Oni mówią, słuchaj, idź kup sobie jakąś książkę taką i oni mi polecili kilka książek. I ja wybrałam Louise Hay, Możesz uzdrowić swoje życie. To było 10 lat temu. I ja wsiadam do tego samolotu, czytałam tą książkę w samolocie i ona mnie całą drogę wkurzała, ta książka. Ale jak ona mnie frustrowała, bo ona była taka wesoła, taka pozytywna, po prostu, no taka ja teraz, wiesz, po prostu wszystko tam ona kochała, ta Louise Hay. Rachunki, w ogóle przemoc, wszystko idealna perfekcja i ja na głowie. W samolocie siedzę taka sfrustrowana, mówię, ty kobieto, to w życiu chyba nic nie przeszłaś. Ty nie wiesz w ogóle, o co w życiu chodzi. Gdybyś ty przeszła to, co ja jeszcze po prostu byłam obrażona na cały świat. No i czytam tą książkę, ale mówię, dobra, przeczytam ją, przeczytam. I na sam koniec, akurat w tej amerykańskiej wersji, może w polskiej tak nie jest, ona opowiada swoją historię. No i jej historia jest, no nie lada historią. Ona przeszła w życiu wiele. Ja się tak popłakałam, jak to czytałam, bo dla mojego umysłu na tamten moment wydawało się, że ludzie, którzy są szczęśliwi, uśmiechnięci, bogaci, zdrowi, to są ludzie, którzy tacy się urodzili po prostu i mieli idealny dom i po prostu tacy tak mają, ale tacy jak ja to tak nigdy nie będą mieć. I nagle ona jakby... No jakby naprawdę zdjęła mi tak po prostu mi zdjęła, wiesz, okulary i powiedziała, ej, to nie tak. I ona mi dała tą odrobinę nadziei. Ona mi pokazała, że to jest możliwe. I jak ja zobaczyłam, że ona wyszła z takiego miejsca i jest taka, to ja po pierwsze uwierzyłam, że to jest możliwe. Ja sobie wtedy w tym samolocie obiecałam, że ja tego dokonam na sobie. Bo ona mi dała tą iskierkę nadziei. I ja sobie powiedziałam wtedy, jeżeli ja tego dokonam na sobie, to ja też pokażę to innym. Nie myślałam, że ja wyląduję i zaraz zacznę kręcić filmy i całą tą drogę pokazywać. I to jest takie niesamowite, bo ja tyle razy chciałam swoje stare filmy skasować, bo przecież jak ja tam wyglądam i jak ja się tam wypowiadam w ogóle. Ale zawsze wiedziałam, że mi z tej intencji co trzeba, że z lęku chciałam je wykasować, a że jedna z większych lekcji mojego życia to jest to, żeby robić rzeczy z miłości. Często mi wychodzi, czasem jeszcze chodzę na wagary, no to mówię, dopóki ja nie będę chciała skasować tych filmów z miłości, to je zostawiam. I tak wiele ludzi do mnie pisze, bo te stare filmy są jak ta historia tej Louise Hay, wiesz, na końcu książki. I ja tego tak nie widziałam, ale wielu ludzi do mnie pisze, Ewelina, dziękuję ci, że nie wykasowałaś tych starych filmów, bo ja dzięki nim widzę, że można
że się da wyjść z tego, tak? One są taką moją po prostu historią całą pokazaną i czasem ludzie jak trafiają na mnie dziś i widzą mnie taką uśmiechniętą, to mówią, ej, to w ogóle se możesz pogadać, nie, co ty o życiu, tak jak patrzą, jak ja na Louise Hay patrzyła. Natomiast jak gdzieś ktoś widzi tą drogę, to jest łatwiej uwierzyć, hej, ja też tak, to się da dla tych ludzi, którzy wychodzą z takiego miejsca, bo ja znam wielu ludzi, mieszkając w Stanach, ale też poznając ludzi w Polsce, którzy w ogóle nie przyszli z takiej ciemnej piwnicy jak ja. Dla nich rzeczy, z którymi ja się zmagam do dziś, bardzo takie proste i oczywiste i to jest też dla mnie fenomen, bo ja jestem naprawdę takim przetłanym po prostu przez życie człowiekiem, który cały czas się zmaga. Ja jestem takim przyjacielem w drodze, ja nie jestem taką osobą, która miała w sobie taką siłę i wiedziała, że ma misję i po prostu szła za nią całe życie, to ja w ogóle tak nie miałam. Być może to gdzieś we mnie się urodzi teraz, ale nie, ja raczej cały czas, najpierw mi się to żyć nie chciało, ale nie miałam odwagi umrzeć, a później jak te rzeczy zaczęły mi się przydarzać, to ja dostałam właśnie taką iskierkę nadziei, taką iskierkę chęci, żeby się wygrzebać z tego, ale nie miałam w sobie takiej wiary. Teraz tak rozumiem, hej, ja to nie przyszłam tylko dla siebie zrobić, ja przyszłam też to dla innych zrobić. I to Polska mi najbardziej pokazała, bo jak ja żyłam za granicą i gdzieś te moje filmy sobie były, a ja jeszcze obok miałam normalną pracę, ja tak nie widziałam tego, a jak Fryderyk Karzełek mnie zaprosił na Inspiriadę i ja poszłam i tam było bardzo dużo ludzi, 600 osób i nagle jak ja widziałam, że ci ludzie wiedzieli, kim ja jestem, podchodzili do mnie i dziękowali mi właśnie przede wszystkim, mówili, że zupełnie inaczej patrzą na swoje dzieci, mężczyźni, którzy podchodzili, mówili, że on się może uderzyć swojego dziecka, albo ktoś mówił, że i niestety nie wytrzymałam, uderzyłam, ale zaraz pobiegłam, go przeprosiłam, bo pamiętałam, że on jest cudem. To ja przyszłam do domu, siadłam to na ziemi i po prostu się rozpłakałam, bo ja musiałam znowu sama siebie dogonić, bo ja jakby nie widziała tej drogi, którą przeszłam. Więc mam misję teraz. Tak, mogę to powiedzieć. Tak, ja chcę misję przypominania, że jesteśmy cudem, a nie problemem. Przypominasz i masz niesamowity też talent do przekazywania tej wiedzy, do przekazywania tego, co czujesz, tego, jak to widzisz, tego swojego doświadczenia, bo ciebie po prostu chce się słuchać, Ewelinko. Kochana, mogłabym tak słuchać i słuchać, ale chcę jeszcze o styl zapytać. Bo wiesz, ja jestem coachem. Więc ja łączę tę stylizację i ten wygląd zewnętrzny z tym, co nam uratuje. I kocham po prostu, kocham to, bo ja w taki sposób pracuję z kobietami, że bardzo często zabieram je na zakupy, przeprowadzam tę metamorfozę, ale ja się na tym nie zatrzymuję, bo dla mnie to jest zdecydowanie za mało i wiem, że dla kobiet to też jest zdecydowanie za mało. Ja im pokazuję, że ta zmiana jest możliwa. Ja sprawiam tym, że je ubieram, przebieram, maluję, przeprowadzam te metamorfozy. Dzieje się coś takiego, że one zaczynają wierzyć w siebie. A wiesz, co to jest? Jak my zaczynamy wierzyć w siebie, to zaczynamy otwierać się na więcej i więcej. I wiesz, ja bardzo długo zwlekałam ze swoim kursem online, właśnie takim stylowym, bo ja nie chciałam, żeby on był tylko o stylu, o tym, żebyś powinna założyć, nie wiem, niebieską bluzkę ze względu na twoją sylwetkę, rozkroszowaną spódnicę i nie wiem, i dobierzemy ci kolory. Ja chciałam, żeby to było coś innego, dlatego powstał kurs właśnie również dzięki tobie, Ewelinko, że ja czekałam na niego, ja tam nie pozwoliłam się wpuścić właśnie w takie maliny, stwórz po prostu kurs, który będzie po prostu kursem stylowym, ale to jest kurs, który nazywa się Odkryj styl swojej duszy, czyli jest to absolutne dla mnie połączenie z tym, kim naprawdę jesteśmy. Nie jak ja muszę wyglądać, jak ja powinnam wyglądać, jak się oczekuje, jakie są trendy, tylko co mi w duszy gra i jak ja chcę to pokazać na zewnątrz. Czy Ewelina Stępnicka pokazuje swój styl na zewnątrz? Jak to jest, kochana, u ciebie? Mów nam tutaj. Wiesz co, tak, ja myślę, że tak, ale ja myślę, że na pewno jest tam coś do odkrycia. Ja myślę, że jak się skończy ta cały ten nasz odpoczynek koronkowy, to może się spotkamy i może ty będziesz taką osobą. Ja mam specyficzną w ogóle tą relację właśnie z ubiorem, bo ja w ogóle większość mojego życia byłam taką chłopczycą, taką naprawdę chłopczycą. Od młodych lat nie lubiłam tego właśnie, że mam, że jestem blondynką, że mam niebieskie oczy, że mam taką oklepaną urodę. W ogóle całe życie wydawało mi się, że jestem brzydka, w ogóle dzieci się na mnie przezywały, nie lubiły mnie, zawsze wyzywały, że jestem brzydka, że mam oczy jak żaba i w ogóle. Więc takim byłam raczej dzieckiem, z którym w ogóle się nie chcieli kolegować, bo taka brzydka byłam na przykład, nie? I później jakoś jak właśnie byłam trochę starsza,
i nagle tak wyrosłam i miałam te blond włosy, to bardzo nie lubiłam tej urody. Jak pojechałam do Stanów, to było wiele lat temu, miałam 20 lat wtedy, może trochę mniej nawet, to bardzo szybko tam przytyłam. Różne powody na to były. Ja przytyłam i lata nie mogłam schudnąć w ogóle. I to w ogóle zaburzyło takie, jak jesteś przy sobie, jak nie jesteś w takim swoim ciele, bo ja zawsze byłam szczupła, wysoka i to w ogóle się ubierasz inaczej. I ja dosłownie specjalnie, oczywiście wtedy nie byłam tego świadoma, ale ja farbowałam włosy na ciemny jakiś rudy albo brązowy kolor, co mi kompletnie nie pasuje. Zawsze chodziłam w kikucie, takim kucyku związanym. No kompletnie w ogóle, zawsze za szerokich spodniach i w takich, wiecie, jeansach, boyfriend jeans, zanim one jeszcze istniały, to ja ten trend prowadziłam na świat w ogóle, myślę. I pamiętam taki moment, to było dobrych kilka lat temu, jakieś 5 lat temu, jak przyjechałam do takiej mojej przyjaciółki, Moniki Jakubczak, i ona do mnie mówi, bo ja mówię, wiesz, ja to chyba byłam mężczyzną w przeszłym życiu, nie? Bo ja byłam taka, ja mówię, jestem taka ociosana jak Ikea, nie? Taka, że ja byłam zawsze taka prosta, nie? I ona tak do mnie mówi, nie, Ewela, to w ogóle nie jest twoja natura, nie. Ty jesteś jak finezja, ty jesteś delikatna, ty jesteś koronkowa. Ona mówi, ty byś chciała pić kawę, twoja dusza to by chciała pić kawę z filiżanki, do mnie mówi, nie? A ja aż tam zaczęłam przeklinać, więc nie będę tutaj brzydko się wysławiać, nie? A ją cię chyba powaliło, ja jeszcze taki głos miałam, cię chyba powaliło, Monia. Ja mówię, ty widziałaś mnie kiedykolwiek, ja nawet nie wiem, co to finezja. Nigdy nie słyszałam tego zdania, słowa. I ona do mnie mówi tak, wiesz, przyjdzie taki moment, a ja siedziałam w takim za szerokim szwecz tych ról i ona do mnie mówi, przyjdzie taki moment, ja cię widzę, a ona tam trochę widzi, ona mówi, ja cię widzę, będziesz miała takie białe, białe blond loki, rozpuszczone wszędzie, ona tak do mnie mówi, nie? A ja mówię, ty, świat się skończy, jak ty mnie w białych, rozpuszczonych lokach zobaczysz kiedyś. I ja tak byłam daleko od tego, co moja dusza w ogóle pragnie, jak ona pragnie się ubrać. Więc ona mówi, widzę cię w sukience, ja mówię, okej, do widzenia. Więc są loki, ale sukienki jeszcze nie ma. Ja się ubieram praktycznie zawsze tak samo. Ja się ubieram zawsze czarną bluzkę i dżinsy. Ewentualnie latem biała podkoszulka, dżinsy. Raz na jakiś czas szary sweter się przydarzy, biała koszula i bluzy z kapturem takie, ale ja to lubię, to jest mój styl i w ogóle najlepiej się czuję, jak mam czarną bluzkę i dżinsy. Jak ja jestem inaczej, to wczoraj o tym rozmawiałyśmy, jak testowałyśmy, że ja mówię, jak ja jestem w innym kolorze, to mi się wydaje, że to nie ja w ogóle. I w ogóle dużo ludzi tak ze mną ma, którzy mnie znają na żywo. I w ogóle miałam taką traumę z tym czarnym, bo jak byłam w tym świecie duchowym, to te ezoteryczne teorie zawsze, o czarny to jest zła energia, w ogóle co, ty jesteś jakaś smutna w depresji. Ja mówię, nie, ja po prostu naprawdę kocham czarny. I później jak zobaczyłam, że Steve Jobs i Paulo Coelho chodzą na czarno cały czas, bo mi się nie chce przebierać w tym, no to się trochę wyluzowałam. Ale jest coś takiego, że kocham tą prostotę, że ja nie muszę się zastanawiać. Natomiast jestem pewna, że jest tam o wiele więcej do odkrycia. Natomiast to, jak ja teraz, że jestem w tej prostocie, idzie z dobrego miejsca. To nie idzie z tego miejsca, z którego kiedyś szło. Bo kiedyś to było totalne niezadbanie o siebie i chowanie siebie. Ja chowałam siebie, chowałam swoją kobiecość z różnych powodów. Wiesz, ona mi się kojarzyła. Moja mama była zupełnie inną. Moja mama zawsze była umalowana. Zawsze chodziła w sukienkach. Ona wstawała o 5 rano, zaczynała dzień od makijażu i od loków. Ja i moja siostra, przeciwieństwo. I ona zawsze mówiła, jak to jest możliwe, takie ładne dziewczyny w tych kikutach na głowie, szerokich swetrach. I nasza mama była zupełnie inna. Ale my się wychowałyśmy w domu z przemocą. I w mojej podświadomości mi się kojarzyło, że piękna kobieta jest słabą kobietą i delikatna kobieta, dlatego ja tak długo trzymałam wagę, nie mogłam schudnąć. To wszystko było podświadomie, ja nie rozumiałam tego. Mi się to kojarzyło tylko z jednym. Ja będę skrzywdzona. Więc ja po prostu byłam chłopakiem, takim wiecie, 1,75 m, ja w bicepsie to miałam więcej niż jeden facet, po prostu byłam duża i ja wtedy czułam się bezpieczna. I taki był moment, jak ja któregoś dnia spojrzałam w lustro i naprawdę miałam rozpuszczone włosy i miałam loki, ja się sama siebie wystraszyłam, bo mówię, o Jezus Maria, i ja schudłam nagle, ja mówię, o Jezus Maria, a ja nie wiem, czy ja teraz będę w stanie się obronić. I ja zdałam sobie sprawę, jak ja cały czas byłam w zbroi. Więc to jest dla mnie temat jeszcze na pewno do odkrycia. Jak mnie namówisz na sukienkę, to wiesz co,
Znaczy, byłam już kilka razy w sukience, ale zaraz biegłam do domu się przebrać. Nie? Ale jak pojechałam do Łukasza Jakubiaka, to miałam taką białą, ładną koszulę nałożoną, ale mikrofon nie chciał się do niej przykleić, bo zaczął, nie? Ona była taka koszulowa, biała, welurowa jakaś. Nie? Dobrze w niej mi było. Ja mówię, kurde, ten mikrofon. On mówi, to co my zrobimy? Ja mówię, czekaj, mam czarną bluzkę w plecaku. Ja mam zawsze czarną bluzkę w plecaku. Masz absolutnie styl zgodny z twoją duszą, Ewelinka. Ja pamiętam też, oglądałam z ogromną przyjemnością twoje spotkanie z Kasią Nosowską. Jak ja tam się uśmiałam, jak ona mówiła o tym, że ona ma ten szary sweter, ale że teraz jakiś musztardowy czy brązowy jest modny i że ona czuje te naciski. To na tobie, kochana, też marki modowe po prostu nie zarobią. Ale wiesz, być może tak jak mówisz, tak, to ty wiesz najlepiej, że jest jeszcze coś do odkrycia, ale to, co nie. Dzisiaj mówisz, właśnie z tą czarną bluzką, że ty dzisiaj czujesz, że ona jest po prostu twoja. Ty nie zakładasz jej dlatego, że nie masz pomysłu na siebie, że po prostu tak jakoś wyszło, tylko czujesz, że ona jest twoja. To jest właśnie to, czego szukamy. Także ja cię dzisiaj na siłę nie będę zabierała na zakupy, bo sukienkę nie. Kochana. Ale czuję, że jest tam coś do odkrycia. Czuję, że to jest, nie powiedziałabym, że to jest z lęku czy coś, nie, że się, tylko że to jest, to jest pewien etap, do którego tego, ja pewnie i tak zawsze będę w tej swojej takiej prostocie, bo ja to lubię, to jest, no nie umiem tego wytłumaczyć, to jest coś takiego, że ja nie muszę się zastanawiać, po prostu wstaję rano, idę i jest mi z tym dobrze, natomiast ja kocham pięknie ubranych ludzi. Mówiłam ci to wczoraj, że czasem, nawet jeszcze jak się nie znałyśmy, tak, i gdzieś mi wyświetlałeś się, to po prostu sobie patrzyłam, ojejku, to tutaj jakie połączenie, ja kocham pięknie ubranych ludzi. Ja kocham chodzić na Pinterest na przykład i sobie oglądać pięknie ubrane kobiety. Ja po prostu to uwielbiam. Tylko nie mam w ogóle czegoś takiego, może jeszcze jak ktoś by mi to przyniósł, mnie ubrał, pokazał. No musimy się spotkać, kochana. Taki jest metodą tego tutaj wszystkiego. Kochana, będziemy pomalutku kończyć, Ewelinko. Ale jeszcze chciałabym się ciebie zapytać. Nie wiem, czy ty dajesz radę. Ale jakbyś miała dać taką radę kobiecie, ale też mężczyźni, bo tutaj czasami też mężczyźni zaglądają. Od czego zacząć tą zmianę? Od czego zacząć poszukiwanie tego szczęścia? Bo my przecież wszyscy chcemy być szczęśliwi. Jak pytamy, czego my chcemy w życiu, to chcemy być zdrowi, chcemy być szczęśliwi. To co byś powiedziała? Od czego zacząć? Bo to wiesz, stajesz po prostu i zdajesz sobie sprawę z tego, że twoje życie nie wygląda tak, jak powinno, że jesteś nieszczęśliwa, że chcesz być szczęśliwą kobietą. Ja mnóstwo dostaję takich pytań właśnie, jak być szczęśliwą kobietą. I to jest ogrom. Po prostu kobiety rezygnują, ludzie rezygnują bardzo często, dlatego że są przerażeni ogromem pracy, które widzą. Od czego byś, kochana, poradziła, żeby zacząć? To budowanie takiego krok po kroczku, małymi krokami, cegiełka po cegiełce tego naszego szczęścia. Jest coś takiego, co byś mogła nam tutaj poradzić? Tak, bo to jest ogrom w ogóle. Znaczy zależy, kto gdzie jest, bo każdy jest z nas w innym miejscu, ale to jest ogrom. Jakbym tak miała iść, jak jest kurs zbudowany, jesteś cudem, prawda? To fundamentem kursu, jedna z najważniejszych rzeczy na kursie jest zatrzymanie, tak? Dopóki my się nie zatrzymamy z tego biegu, to po prostu to czasem nawet nie wiemy, że jesteśmy nieszczęśliwi, prawda? Życie, ciało, dusza, umysł próbuje nam dać znać, ale gdzieś kolejna praca, kolejne fiasko, kolejna lampka wina, więcej telefonu i człowiek nie czuje. Więc teraz w ogóle jesteśmy w takim momencie, gdzie naprawdę życie nas zatrzymało. Więc to jest taki dobry moment, to jest trudny moment dla wielu z nas, właśnie dlatego, że to, od czego uciekaliśmy, nas o wiele łatwiej może zrobić. Ja taki moment miałam najpierw, jak zachorowałam, ale to było na chwilę, a później ja to często opowiadałam, że dla mnie takim największym zatrzymaniem był mój wypadek. Ja się tam zatrzymałam i w ogóle miałam taką ogromną wdzięczność, że jestem, że żyję w ogóle. To było takie niesamowite doświadczenie, którego ja w ogóle w słowa nie umiem ubrać. Że to była taka wdzięczność, o Boże, dziękuję, że jestem, ja dalej tu jestem, bo ja wstałam rano i widziałam wszystkie wizje tego, co mogło mi się przydarzyć, a się nie przydarzyło. I nagle zdałam sobie sprawę, hej, ja dalej tu jestem. I czułam taką wdzięczność przez kilka sekund i wszystko było idealne właśnie, po prostu nagle po prostu, no wszystko było idealne. Ten odrapany pokój, w którym byłam, poobijane ciało, nic mi nie przeszkadzało. Zdałam sobie sprawę po pierwsze, jak mi wszystko do tej pory w moim życiu przeszkadzało i wszystko było nie tak. No i ja poczułam taką wdzięczność po prostu tego istnienia tutaj i dosłownie do sufitu mówię, Boże, nie pozwól mi tego zapomnieć. I jak ja mam zrobić, żeby tak się czuć? Jak ja mam, to jest dom, jak ja mam zrobić, żeby tak się czuć na co dzień?
bo już widziałam, jak mój umysł biegł i chciał mi to zabrać. Powiedział, ale jesteś pobijana, jak pójdziesz do pracy, nie masz oszczędności, co z sobą zrobisz, wiesz, i to biegło tak do mnie. I ja nie wiem, no na suficie dosłownie po prostu, jak w kinie, ja widziałam po prostu, nie, przyszły takie do mnie słowa, wyrzuć kłamstwo ze swojego życia. I ja sobie myślę, ja taka sfrustrowana ten sufit i dyskusję w ogóle prowadzę sama ze sobą, mówię, a ja nie kłamię. I to nie było takie kłamstwo, że ja chciałam kogoś oszukać, tylko to było to, że większość moich rzeczy w życiu, które ja robiłam, robiłam nie z tej intencji. Nie robiłam dla siebie, nie robiłam w zgodzie ze sobą, nie robiłam z miłości, tylko robiłam z lęku. Więc jest takie ćwiczenie, od którego kiedyś jeszcze, jak robiłam spotkania indywidualne, albo robimy też to na kursie, ja mam film wideo za darmo, nie jeden na ten temat zrobiony, on się nazywa Intencja. To jest takie ćwiczenie, które ja sobie wtedy zrobiłam tego dnia, gdzie dosłownie przedzieliłam sobie kartkę na pół i zobaczyłam, co ja zrobię. Z jednej strony napisałam lęk, z drugiej strony napisałam miłość. I to jest takie ćwiczenie, które może zająć nam nawet tydzień, a może nawet miesiąc. To nie jest łatwe ćwiczenie. Gdzie patrzysz, okej, patrzysz na przykład na swoje zdrowie i patrzysz, czy ja dbam o siebie. Tak? Pierwsze pytanie, ale czy jak ja dbam, czy jak ja jem zdrowo i biegam, chodzę na siłownię, ćwiczę, to czy ja to robię z intencji miłości, bo kocham swoje ciało, bo dbam o siebie, bo chcę sobie pomóc, czy może ja to robię z lęku, boję się, że znowu będę gruba, boję się, że znowu, że będę stara, boję się, że nikt mnie nie pokocha, boję się, że będę chora. Bo im więcej lęku, to czasem nawet rzeczy, które kochamy, zresztą wiemy jak w pracy, prawda, jak możesz iść do pracy, którą kochasz, a nagle tam lęk się wedrze i zaczynasz kreować nie z tej intencji, co trzeba, to przestajesz kochać to, co kochałeś. I ja wtedy widziałam, po pierwsze właśnie już promowałam wtedy surową dietę i ja widziałam, jak ja chciałam po prostu, wiesz, zupę i ciastko, ja zawsze mówię, nie? A cały czas mówiłam o surowej diecie i ja kochałam ją, ale ja też chciałam po prostu czegoś innego, a nie pozwalałam sobie na to, bo się bałam, co powiedzą inni, a co ludzie powiedzą, jak ja powiem teraz, że ja chcę też jeść normalnie. Bałam się wrócić do normalnego jedzenia, bo bałam się, że znowu zachoruję, że będę miała znowu bulimię, że znowu przytyję. Więc miałam czymś, co tak bardzo kochałam, miałam dużo lęku. Później patrzysz na relację, w której jesteś, tak? Czy jesteś w tej relacji z tym partnerem czy partnerką, dlatego że kochasz, czy może boisz się? Boisz się być sama, boisz się, że sobie nie poradzisz, boisz się, że nikt inny cię nie pokocha. I odwrotnie, może nie jesteś w relacji. Dlaczego nie jesteś w relacji? Bo akurat potrzebujesz odpoczynku, chcesz zrozumieć, co się wydarzyło, chcesz siebie bliżej poznać i się przygotować, czy może się boisz? Boisz się, że znowu ktoś cię skrzywdzi, boisz się zaufać, boisz się, że ktoś cię nie pokocha, że nie znajdziesz, tak? Więc znowu szukasz, gdzie ten lęk jest w życiu. Patrzysz na rzeczy, jak twoja praca, czy jesteś w tej pracy, bo to jest praca dla ciebie i wierzysz, że to jest to, czy może boisz się, że innej nie znajdziesz, boisz się, że nie zarobisz tego, co kochasz, prawda? I idziesz miłością, tak? Idziesz po prostu po linii miłości. Ale jak robisz to ćwiczenie, to starasz się na tyle, na ile umysł ci pozwoli, nie oceniać siebie, tak? Ty nie idziesz tam z tym baseballem, jak ja to mówię, tylko idziesz z latarką, dosłownie jakbyś podchodził do siebie z latarką i chciał bliżej swoje życie zobaczyć, dać więcej światła. I będą dwie takie tabelki pod spodem. Są rzeczy, których możesz zmienić intencję i wystarczy. Czyli weźmy ćwiczenie. Ty dalej chcesz ćwiczyć, tylko chcesz ćwiczyć z miłości dla swojego ciała, więc zmieniasz intencję. Uczysz się siebie, okej, ja będę dalej o siebie dbać. Chcesz dalej jeść zdrowo, ale chcesz jeść zdrowo z miłości, tak? Druga tabelka to będą rzeczy, gdzie ty musisz zmienić sytuację, gdzie czasem, nieważne jaka intencja, to nie będzie ten partner czy ta partnerka, albo to nie będzie ta praca, albo to nie będzie ten nawyk, tak? Czasem są nawyki, które naprawdę nam nie służą, albo to nie będzie ta szkoła, tak? Więc będą rzeczy, gdzie trzeba będzie zmienić, gdzie będzie robota do zrobienia, będą rzeczy, gdzie będzie intencja do zmiany. I dla mnie moje życie od tamtego dnia do dziś, ono jest taką przeprowadzką, wiesz, z jednej strony kartki na drugą, z tego lęku, bo ja jak wtedy zrobiłam to ćwiczenie, to ja byłam w związku, w którym nie chciałam być, w ciele, w którym nie chciałam być, studiowałam nie z tej intencji, co trzeba, prowadziłam bloga już nie z tej intencji, co trzeba, mieszkałam w miejscu, w którym nie chciałam być, mieszkałam w kraju, z którego wiedziałam, że mam wyjechać, I pokazywałam siebie jako tylko jedną przestrzeń, tylko tą szczęśliwą, wesołą przy sokach. Nie pokazywałam części siebie kompletnej. Pokazywałam siebie zawsze jako, wiesz, jako silną, nie pokazywałam całej prawdy. Więc ja te ćwiczenie robiłam od tego, czy to jak ja się dzisiaj ubrałam, a propos ubrania, to czy ja się ubrałam dla siebie,
czy ja się ubrałam pod kogoś. Czy ja z intencji miłości się ubieram, tak? Czy ja z intencji miłości się maluję? Czy ja może z intencji lęku, że jak ja się nie namaluję, to... I dosłownie krok po kroku przeprowadzałam się. I tak jest do dziś. Jak ja czasem nie wiem, jaką decyzję podjąć, to ja się pytam siebie, jaka jest moja intencja. I znów, czy ja zawsze słucham siebie, czy ja w ogóle 100% w miłości tutaj stąpam? Nie. Fajnie by było. Jest lepiej niż było. Z dnia na dzień jest coraz lepiej, ale to dla mnie był proces. Więc po pierwsze bym powiedziała zatrzymanie. Ja wiem, że to brzmi prosto, ale im więcej będziemy ze sobą przebywać w takim, nie samemu, że siedzimy sami z telefonem w ręku, tylko naprawdę ze sobą, pójść ze sobą na spacer, usiąść ze sobą, wypić kawę i po prostu siedzieć. Czasem to siedzenie będzie niewygodne, bo w tym zatrzymaniu będą i lęki, i właśnie te nasze nieszczęście, tak? Ale będzie też pod spodem tego nasze szczęście, czyli to, co nas woła do szczęścia. A czasem będziemy musieli się przebić przez naprawdę wiele warstw nieszczęścia, żeby znaleźć te szczęście. A żeby to wszystko się zadziało, no to trzeba po prostu się zatrzymać. Trzeba powiedzieć, okej, ja tu pobędę, choćby było nie wiem jak niewygodnie, zapraszam wszystkich, mówcie mi, wszystkie dziewczynki właśnie, nastolatki, młode i zranione i tak niewystarczająco dobre. Mówcie, ja będę słuchać i po prostu jak my tego wysłuchamy, to będziemy wiedzieć, co jest do zmiany, gdzie jest to jest ta robota do zrobienia. I dosłownie to był ten dzień, wiesz, jak ja zobaczyłam tą kartkę, to ja wtedy dosłownie powiedziałam do siebie, ja pierdzielę, ja mam taką robotę do zrobienia. I to było, i znów jakby sufit do mnie powiedział, stawisz się do życia, czy nie? Stawisz się, czy nie? I ja wiedziałam, że moje życie się nie zmieni, jak ja nie wstanę następnego dnia i nie zacznę tych rzeczy tak naprawdę namacalnie, wiesz, robić. I ja do dziś się przeprowadzam z tej kartki, już jestem bardziej po tej stronie, ale miłość zawsze jest tą nicią, po której ja idę. Często słucham, czasem jeszcze chodzę na wagary. No i wiesz, jeszcze tylko ostatnia rzecz, żebym powiedziała, żeby być dla siebie delikatnym, że to jest to, o czym chyba ja teraz najwięcej mówię, o tej latarce miłości, o tym, żeby naprawdę, nieważne ile razy upadniemy, to żeby podnieść siebie, za każdym razem, żeby podbiegać do siebie, żeby być po swojej stronie, że to sprawi, że będziemy rzadziej padać, że to sprawi, że będziemy łatwiej siebie słyszeć i będziemy wiedzieć, w którą stronę mamy iść. Skoro poszliśmy na wagary, to będziemy wiedzieć, gdzie jakby w którą stronę odbić, tak? A jak my podejdziemy do siebie i skopiemy siebie za to, że znowu upadłyśmy, to w ogóle będziemy się podnosić wiele czasu i prawdopodobnie pójdziemy i tak starą drogą. Że to tylko miłość i ta nasza delikatność, ale nie w formie ignorancji, tylko w formie zadbania o siebie, jest w stanie nas wyleczyć i pokazać nam, że tam jest inna droga. A to jest często tak trudne, to jest koszmarnie trudne, właśnie w momentach, kiedy my już wiemy, że znowu zrobiłyśmy to samo, powiedzieć sobie, okej, zrobiłaś to 156 raz, ale ja ciebie znowu podnoszę, prawda, że to jest też taka niecierpliwość, no ileż można, no i znowu z tym baseballem to się zrobiło, no ileż można, no znowu to zrobiłaś. To jest niesamowite ćwiczenie i myślę, że to jest tak jak wiesz z ćwiczeniami fizycznymi, kiedy my się stawiamy i ćwiczymy, i ćwiczymy, i ćwiczymy, po pewnym czasie możemy mieć po prostu jakieś efekty. Tak samo tutaj, upadłaś 156 raz, dobra, to znowu siebie podnoszę. Ale to, co jeszcze chciałam, bo powiedziałaś piękne rzeczy o intencjach, znowu Ewelinko, to jest strasznie trudne. Ja w tym też śmieję się, że ja w tym rozwoju trochę już jestem, ale od razu się śmieję, bo jestem i cały czas czuję, że ja jestem po prostu w drodze, może nawet na początku swojej drogi, może w pierwszej, a może w drugiej klasie szkoły podstawowej. Ale wiesz, z tymi intencjami, właśnie jak ty mówisz, właśnie ja dbam o swoje ciało, ćwiczę, jem zdrowo, z intencji miłości. Wiesz, muszę ci powiedzieć, że mnie się tego nie udało zrobić. Bo moja droga wyglądała całe życie w taki sposób, że ja jako młoda dziewczyna bardzo miałam ogromne, duże kompleksy i katowałam siebie i odchudzałam się. Wiesz, wszystkie po prostu możliwe sposoby na odchudzanie to ja stosowałam na sobie. Przez tabletki, koktajle, stawałam bardzo wcześnie rano i ćwiczyłam, żeby tylko być szczupłą, żeby tylko podobać się innym tak naprawdę, żeby tylko zasłużyć na aprobatę i żeby ktoś powiedział, o Boże, to wreszcie jesteś fajna, wreszcie jesteś ładna, wreszcie jesteś szczupła. I wiesz, powiem ci, że dziś mam 41 lat i mam takie odkrycie, to jest niesamowite, że ja już tyle razy myślałam, że ja już z intencji miłości, że już mi się udało, wiesz.
tyle razy mi się, już mi się wydawało, ja już wiesz, nawet byłam taka, wow, wreszcie, to ja już jestem silna. Nie, ja siebie na siłę próbowałam przekonać, że ja wreszcie z intencji miłości robię sobie te kotleciki z czarnej fasoli i idę biegać. I wiesz, i stało się coś niesamowitego, więc myślę sobie, że nawet jeżeli nie mamy tej intencji miłości na dzisiaj gotowej i ona jest zbyt trudna, to róbmy cokolwiek w moim przekonaniu. Bo wiesz, mimo wszystko, że ja właśnie czułam, że to nie jest cały czas prawda, ja tak strasznie chciałam, chciałam tą intencję miłości w sobie znaleźć i nie mogłam, i nie mogłam, i ja już tę prawdę czułam, to wiesz, w zeszłym roku wydarzyło się coś niesamowitego. A propos Fryderyka Karzełka, on 1 lipca wyruszył do Santiago de Compostela i rzucił takie wyzwanie na 3 miesiące, że 3 miesiące ćwiczymy codziennie, nie jemy pieczywa i słodyczy. Więc ja oczywiście, wiesz, ja jestem po prostu, no to ja się stawiam, tak, no to ja po prostu tutaj pokażę. I wiesz, i to było znowu, czy to było z intencji miłości? Oczywiście, że znowu nie. Tylko ja znowu chciałam tak zasłużyć, chciałam wreszcie coś zrzucić znowu, żeby coś mnie przymusiło, żebym ja wreszcie znowu i znowu i znowu i przez całe życie. I wiesz, to było niesamowite, bo jak ja zaczęłam, odstawiłam cukier, odstawiłam pieczywo i zaczęłam ćwiczyć, to ja zaczęłam coraz gorzej i gorzej i gorzej i gorzej się czuć. Ja czułam się fatalnie już od dłuższego czasu, ale wtedy po prostu bez tego cukru okazało się, że ja w ogóle nie funkcjonuję. Więc na badania i badania wykazały, że mam hipoglikemię reaktywną, więc ten cukier po prostu, wiesz, lata mi w tom i z powrotem. I ja wtedy znowu, widzisz, nie z intencji miłości, a ze strachu powiedziałam, kurka wodna. Mówiąc swoimi słowami, kurka wodna, ja muszę coś zrobić, tak? Ja muszę, ale dlaczego? Bo się przestraszyłam, bo ja nie chcę mieć cukrzycy, bo to może być skutkiem ubocznym, następnym krokiem, jeżeli choroba będzie się rozwijać. Ja nie chcę być chora, ja kocham swoje życie, tam się pojawiała ta intencja miłości, bo ja kocham swoje życie, ale przede wszystkim zrobiłam to dlatego, że się bałam stracić życie, bałam się stracić zdrowie, ale wiesz, dlatego mówię, że mimo wszystko warto się stawiać, tak nie idealnie, bo gdzieś po drodze to było dla mnie tak duże wyzwanie, ja tak bardzo musiałam zmienić i swój tryb życia, i jedzenie, i jeść co 3 godziny, mało, a często, bez pieczywa, bez słodyczy. Jeszcze ja nie jem mięsa i ja musiałam się do tego dostosować. 3 miesiące to było dla mnie tak trudne, żeby wejść na nowe tory, ale wiesz, gdzieś w międzyczasie pojawiła się taka iskierka takiej nadziei, że ja też przechodzę na tą drugą stronę, na tą intencję miłości, że ja dzisiaj, będąc już ile, ponad pół roku, 8-9 miesięcy po tych testach, po tej zmianie, mam takie momenty, absolutnie, że myślę sobie, no to ja zostaję w domu, no jest tak ciężko, jest tak trudno, to ja sobie zamówię po prostu, wiesz, mnóstwo, całą reklamówkę słodyczy, bo mi te stare schematy się włączają, ale już przychodzi ten nowy. Nie, bo ja szanuję, kocham siebie, bo tyle w to włożyłam pracy, że ja już nie chcę tego stracić. Ja słyszę, ja to wiem, że tam cały czas jest strach, ale ja czuję, że mimo wszystko gdzieś na tą drugą stronę przechodzę, na tą intencję miłości, którą, no widzisz, po prostu trudno mi jest ją w życiu odnaleźć. Wiesz co, kochana, tak ci dziękuję w ogóle, że no dziękuję za spotkanie w prawdzie, że się tym podzieliłaś, bo to jest dla każdego z nas trudne i w ogóle to jest taki temat, że to mogłybyśmy cały live o tym zrobić w ogóle, bo to jest taki piękny temat i tak jak mówiłam, lekcja dla mnie intencji, ja do dziś się przeprowadzam z jednej strony na drugą i na przykład dla mnie takim trzepnięciem było, ja wtedy studiowałam psychologię w Nowym Jorku i to było jakieś takie moje marzenie, które ja nigdy nie myślałam, że się spełni, jeszcze jak żyłam w Polsce, bo gdzie w ogóle ja byłam biedna, w Białymstoku, nie było nawet takiego kierunku, ja byłam za głupia i nagle ja wylądowałam w tej Ameryce i jakimś cudem w ogóle mi się to udało i poszłam sobie do koledżu najzwyklejszego, takiego najtańszego w ogóle. I natomiast jak ja leżałam tam po tym wypadku, to właśnie tam moja psychologia też się pojawiła po tej stronie lęku i mówię tak, ale jakim cudem w ogóle ta psychologia tu? I przecież ja chciałam pomagać ludziom, ale bo tam zawsze jest i to, prawda? To nie jest tak, że tam jest tylko. Są rzeczy, które robimy tylko z lęku też. Natomiast w większości to nie jest biało-czarne. I ja zdałam sobie wtedy sprawę, że tak, ja kocham to, tak, ja chcę pomagać ludziom, ale ja najbardziej to bym chciała już być tym prawdziwym psychologiem, takim ważnym doktorem, bo jak ja już nim będę, to nie tylko wszyscy inni będą mnie kochać i szanować i ja wreszcie będę wystarczająco dobra, ale mój ojczym wreszcie będzie mnie kochał, szanował i powie, że jestem i już mi powie, że ja jestem głównym mizerem. Tylko, że w ogóle jego nawet już nie było na planecie Ziemia, on zmarł wiesz 5 lat wcześniej, a ja dalej po prostu chodziłam bardziej do szkoły dla niego niż dla siebie. I to dla mnie było takie mocne trzepnięcie, coś co ja tak kochałam i w ogóle mówię, jak to jest możliwe, tak? I na przykład wiele, ja później na przykład zrozumiałam, że ja cały rozwój, który robiłam,
to ja nie robiłam, żeby poznać, kim ja jestem, jaka jest moja prawdziwa natura, jaka jest nasza prawdziwa natura, po co ja tutaj jestem, kim jest Bóg, czym jest Bóg, tak? Tylko ja z lęku cisnęłam, bo gdzieś uwierzyłam w cały rozwój osobisty i duchowy, że jak ja już się namedytuję, naafirmuję i będę nauczę się wizualizować i w ogóle kreować swoją rzeczywistość, to już mnie żadna krzywda nie spotka, ja już nie będę cierpieć, tak? Więc to jest po prostu, ja sobie na utarg poszłam, więc ja znowu poszłam w coś, co jest tak ważne i piękne dla nas, czyli ten cały rozwój, poznawanie naszej istoty, poznawanie wszechświata, Boga, znów każdy to po swojej nazwie, pokochanie siebie nawet to ja i tak poszłam tam z lęku, wiesz, nie ma to jak iść pokochać siebie z lęku, po prostu to jest w ogóle najlepsze, więc ja to odkrywam cały czas, a weźmy kreację, weźmy biznes, nawet przejście dla mnie, przejście takie, gdzie moja kreacja była dla mnie taką lekką kreacją i nagle stała się moim biznesem i ja naprawdę, to jest coś, gdzie ja siebie może nie pilnuję, bo jest dla mnie to łatwe przez to, że większość lat kreowałam z miłości właśnie, ale miewałam takie momenty, gdzie musiałam powiedzieć ej, bo na przykład dużo ludzi mi radziło, słuchaj, powinnaś tak zrobić, tak, ale ja wtedy bym działała z lęku, a ja chcę to robić z tej przestrzeni, z której zawsze to robiłam i znów mi się nie zawsze to udaje, jest wiele przestrzeni, dla mnie na przykład chyba najtrudniejszą przestrzenią jest relacja z ludźmi i to też było takie trzepnięcie dla mnie, bo na przykład ja byłam osobą, która naprawdę nie umiała stawiać granic, ale to kompletnie, wiesz, tak naprawdę i przez to mi się wiele rzeczy w życiu przydarzyło, gdzie mój był partner tak do mnie mówił właśnie, że ja jestem taką osobą, że jak ktoś mi sra na głowę, to ja sobie wmawiam, że to odżywka do włosów, rozumiesz, że kompletnie nie umiałam po prostu postawić granicy i tak było, no i dużo ludzi tak o mnie mówiło i ja tak o sobie myślałam, że to przez to, że ja jestem taka kochana, wiesz, że ja jestem taka kochająca i taka kochana. I w ogóle moja mama też taka była, bardzo ciepła, bardzo kochana. I nagle, wiesz, to był taki moment gdzieś, ja sobie myślałam, ej, dlaczego ktoś stoi i mnie kopie, a ja nie reaguję? Ale jakby ktoś kopał kogoś obok, to ja bym po prostu pobiegła i za fraki widziała, wiesz, dlaczego ja nie reaguję, wiesz, bo ja się boję, bo ja muszę być cały czas miła, ja muszę być cały czas kochana i w ogóle teraz jeszcze jak jestem trochę znaną osobą na internecie i też dużo ludzi mi tak kojarzy, jestem taka kochana, pełna miłości, tym samym mogę zrobić tobie wszystko, co chcesz, a ty nie zareagujesz, bo przecież jesteś taka kochana i miłość nagle kojarzy nam się z takim, wiesz, staniem po prostu i niereagowaniem nawet, kiedy ktoś cię krzywdzi. No i ja pamiętam taki moment, gdzie myślałam sobie, okej, moja mama też taka była, bo sporo krzywdy mi się przydarzyło w dzieciństwie i nie tylko mi w ogóle, wiadomo, nam wszystkim, ale tak analizowałam to, że no i ktoś tak powiedział, wiesz, no bo ty jesteś taką chodzącą miłością, nie? Chodzącą miłością. A ja mówię, ej, ale czy chodząca miłość, czy ja jestem chodzącą miłością, czy jestem chodzącym lękiem? Bo jak ja stoję i widzę, że ktoś mnie kopie, a ja nie reaguję, to czy ja jestem teraz w miłości? Czy ja jestem sparaliżowana w lęku? Czy ja robię coś wbrew sobie, bo ja kocham tą osobę i kocham ludzi i w ogóle? Czy ja się boję odmówić? Boję się, że ta osoba mnie odrzuci. Boję się, że ta osoba się na mnie obrazi. Boję się, że ona powie, a to nie jesteś już taka kochana. To gdzie jest ta miłość? I wiesz, to było dla mnie takie trzepnięcie, bo nagle, ej, to na ile ja jestem tą kochającą Eweliną, a na ile ja jestem chodzącym lękiem, co boi się powiedzieć nie? W moim życiu osobistym i na internecie. I co teraz będzie, jak ja nagle zacznę mówić, a to w ogóle może ja w ogóle nie jestem kochająca, może ja jestem, wiesz, to naprawdę było dla mnie takie sieknięcie. Ja mówię, a co będzie, jak ja w ogóle to sobie ułożę i przejdę na drugą stronę kartki i się okaże, że ja nawet w ogóle nie jestem miła, nie? Może ja jestem, nie wiem, może ja jestem silną, znaczy znów, bo nam się silne kojarzy z niemiłą, widzisz, że to jest takie uwarunkowanie. I to dla mnie było takie sieknięcie. Ja mówię, ja pierdzielę w ogóle, to ja nawet w miłości mogę siedzieć w lęku, rozumiesz? To ćwiczenie to jest 10 lat później, ja dalej mnie przeprowadzam, ale to jest taki, to jest kierunko, to jest, co to jest, kompas. Od najdrobniejszych rzeczy, jak strój, jaki jest twój kolor, co chcesz zjeść na śniadanie, dlaczego ćwiczysz. Dlaczego jesteś ze swoim partnerem, dlaczego nie reagujesz, albo dlaczego nie umiesz odmówić na przykład komuś, kto ci da jakąś propozycję, albo tak kochasz wszystkich, a czasem kogoś nie znasz, ale kochasz. A kochasz się, czy się boisz? Powiedz prawdę. No i nagle wiele mojej miłości
było naprawdę lękiem i ja musiałam sobie to naprawdę poukładać i iść na 3-miesięczny urlop, to było w tamtym roku i naprawdę siedzieć, bo ja się bałam, kim ja wrócę. Ja mówię, a co będzie, jak ja wrócę w ogóle i nagle będę mówiła, witam Państwa serdecznie. Bo może nawet ta moja ciepłota nie jest prawdziwa, wiesz, może to jest też lęk. No, ja musiałam tutaj dużą robotę zrobić. No. Niesamowite, wiesz, jak ja szłam na swoją terapię, to ja się właśnie bałam, że ja właśnie będę taka, wiesz, taka subtelna, taka delikatna, bo ja, wiesz, zawsze mi się wydawało, że jestem taka silna, hej, do przodu i że terapia po prostu wywróci mnie do góry nogami, ja w ogóle nie będę wiedziała, kim jestem, albo że właśnie stanę się taka, wiesz, taka ciepła, taka sympatyczna i powiem Ci, kochana, że byłam tam przez chwilę. Byłam tam i wiem po prostu, że to nie jest moje. Nie jest to moje, nie jest moje ani tu, ani tu, ale gdzieś po środku rzeczywiście jesteśmy w stanie znaleźć siebie, ale to, co mówisz, właśnie to zatrzymanie. Ja teraz właśnie paradoksalnie, wiesz, to jest takie dziwne, bo owszem, że docierają do mnie informacje, owszem, że się czasem boję, ale jest mi tak dobrze, wiesz, jest mi tak wreszcie dobrze ze sobą i myślę sobie właśnie i z ludźmi, którzy są ze mną w domu, że my się lubimy, że my się nie męczymy, ale że przede wszystkim ja dzisiaj w tej prawdzie mogę sobie powiedzieć, że fajnie, że zostałam sama ze sobą. Fajnie. Aha. Bo wreszcie po prostu gdzieś lubię siebie. Czasem mogę nawet powiedzieć, że siebie kocham. Zdarza mi się coraz częściej, ale że jest dobrze. Wtedy, kiedy my sobie wreszcie pozwolimy na to, żeby być sobą. Nie tak jak trzeba, nie tak jak inni od nas oczekują, żeby być sobą. Ale żeby dowiedzieć się, co znaczy być sobą, to też jest robota do zrobienia. Kurkę, to nie jest proste. No to w ogóle jest, wiesz, ja nie wiedziałam, co to jest. My chyba dzisiaj nie pójdziemy do domu, kochani. A wiesz, ja nie wiedziałam, co to znaczy być sobą, rozumiesz? Ja dosłownie, ja potem wypadłam, jak ja zrobiłam sobie te ćwiczenie, to nagle się okazało, że ja nawet nie wiem, czy ja na przykład nie lubię różowego, bo ja go nie lubię, czy mi powiedzieli, że on jest, jak ktoś by mi kiedyś powiedział, że będę miał różowy, wiesz, fotel, to bym w życiu nie uwierzyła, rozumiesz, bo różowy dla mnie to był głupi, ale on był dla mnie głupi, czy mi powiedzieli, że on jest głupi, rozumiesz, albo ja bym nie miała blond loków, bo blondynki są głupie, a ja się urodziłam blondynką i nagle ja jestem głupia, wiesz, jakieś takie od najdrobniejszych przekonań po wielkie przekonania, po wielkie decyzje życiowe, ja nie wiedziałam w ogóle, ja wiesz, często taką mam historię, na temat tego właśnie naszej prawdziwej natury. Nie wiem, czy słyszałaś tą historię, ale to jest historia mojej siostrzenicy. Ja wszędzie ją noszę, tą historię. Ona się nazywa Oliwia, dziś Oliwia ma już 12 lat, ale wtedy miała 5 lat. I moja siostra do mnie zadzwoniła i mi opowiadała, że Oliwia to się chyba telewizji nie oglądała, bo takie śmieszne rzeczy mówi, czy coś takiego. A ja mówię, a co ona ci powiedziała takiego? Ona mówi, wiesz jak to Oli, ona miała 5 lat wtedy. Ona tak dużo gada i gada, gada, gada. A ja taka przyszłam zmęczona z pracy, się odwracam do niej, mówię, Oli, czego ty tyle gadasz, czego ty tyle gadasz? A ona stanęła, podparła się i mówi, mamo, bo taka jest moja prawdziwa natura. Jesteś prawdziwa. I ja się wtedy tam popłakałam, bo ja nie wiedziałam, jaka jest moja prawdziwa natura. Ja nie umiałam być pod wrażeniem i nawet teraz dla mnie, ja wiem, że my jesteśmy tym cudem, jesteśmy tym światłem, jesteśmy po prostu tym oddechem w przebraniu, który przyszedł tutaj kreować, przejawiać się, dzielić się swoją piosenką, swoją misją, ale to po pierwsze znaleźć to, jaka jest nasza prawdziwa natura, a później jak już to wygrzebiemy z tej piwnicy, pozwolić sobie być pod wrażeniem i pozwolić to pokazać światu, to dla mnie to po prostu, ja mam nadzieję, że mi życia starczy, bo dla mnie naprawdę to jest robota do zrobienia, bo ja cały czas jednak bym się chciała już, jak już wygrzebałam sama siebie z tej piwnicy, to chciałabym schować siebie tak, bo nie wypada się pokazać, wiesz, nie wypada mówić, że jesteś szczęśliwa, nie wypada mówić, że jesteś zadowolona, nagle, wiesz, to jest takie, ostatnio słucham takiego fajnego wywiadu Marii z Glennon Doyle i Glennon opowiadała o różnych takich trudnościach swojego życia, miała bardzo dużą publikę w Stanach i nagle jak zaczęła być szczęśliwa, to bardzo dużo ludzi przestawało, kobiet przestawało ją słuchać, bo mówi, wiesz, no teraz o ty ze mną tak nie rezonujesz, wiesz, i ja też to kiedyś przychodziłam, że jak ja siedziałam w tej piwnicy, filmy nieszczęśliwa kręciłam, to później jak nagle byłam uśmiechnięta, to ludzie mówią, ty wkurzasz mnie, po prostu siedzisz codziennie uśmiechnięta taka, nie wiesz o co chodzi w życiu, już zapomniałaś o czym jest cierpienie i to jest takie trudne, bo ja bym chciała się cofnąć i wolałabym tam być razem, niż iść dalej w tą nieznaną drogę, ale gdzieś życie mówi, ej, chodź, bo ktoś tam musi iść, żeby nam pokazać i ja też idę tam dzięki komuś, kto mi pokazuje, tak? I też sama przeżywałam, że a, kiedyś tego wolałam bardziej, Marii tak mówi,
ludzie mi mówią, że woleli mnie bardziej, jak miałam taki mały pokój i ścianę, wiesz, z cegieł, a nie siedzę teraz loki zrobione, idealna ta. I jest coś takiego, a z drugiej strony patrzysz na nią i mówisz, okej, skoro ona to przeszła, no to, no to, to jest naprawdę podróż po mnie, kochani. Ta planeta. I my, kochana, idziemy, bo ty idziesz też, wiesz o tym. No ja, bo ty idziesz i tak idziemy, no i jesteśmy w tym razem, aż tak jesteśmy w tym razem. Tak. Ale jest coś takiego, wracając do tej naszej prawdziwej natury i do tego, że najpierw trzeba wygrzebać tą prawdziwą naturę. I to jak dziecko zaczynasz od początku w ogóle, ej, a ja lubię różowy, a ja lubię niebieski, a ja lubię kawę, czy nie lubię kawy, a ja lubię się ubierać, czy nie lubię się ubierać, prawda, a propos stylu. No, jak dziecko uczysz się na nowo, dosłownie, a później uczysz się być pod wrażeniem tego, nie wywyższając się nad innymi, tylko kochając siebie po prostu. No jest wyczyn, powiem wam, kochani. Kochana, jest robota do zrobienia, jak nic, rzeczywiście. Dla mnie to też, ja mam takie poczucie, że ja jestem na początku drogi, tylko ta droga mi się wreszcie podoba, wiesz, i trudno, i nawet nie przeraża mnie to, że ja wiem, że jest bardzo dużo pracy do zrobienia, ale najbardziej na świecie cieszę się, że znalazłam tą drogę, że na nią weszłam. I ja też zawsze mówię o tym, że to nie będzie proste, bo autostrady są wybudowane, a tutaj ścieżka się dopiero pojawiła, ale to już jest ta moja ścieżka, więc ja nie pozwolę, żeby ona po prostu zarosła. Kochana, strasznie ci dziękuję, Ewelinko. Tutaj mnóstwo komentarzy i mnóstwo dziewczyn, kobiet z nami, które cię poznają, które cię pozdrawiają, które zapisują się, mówią, że czekają na kurs nowy, bo są po kursie, jesteś cudem, a chcą przyjść na mapę życia, tak? To tak nazywa się ten kurs. Ja ci, kochana, serdecznie dziękuję za to spotkanie. Dziękuję ci, że się podzieliłaś sobą, że przyszłaś właśnie w takiej prawdziwości, że przyszłaś w szczerości. I że wiesz co, i że pokazujesz nam, i to jest takie cudne, i to jest takie odkrywcze, że to jest wartościowe, że to jest okej, że właśnie my takie jesteśmy różne. I to też jest ta moja historia, tak? Pokazać się jak najlepszej strony. A reszta, to nawet ja sama tego nie chciałam widzieć. Ale wiesz, żeby przyjść, pokazać właśnie w takiej prawdzie, że są różne momenty, że masz swoją historię, która nie była prawdziwa, ale pokazujesz nam, że ty z tego wyszłaś, że to dzisiaj przemieniasz się jako inspirację, jako historię, która jest prawdziwa i dzięki której my też możemy za tobą podążać, za nami samymi i zmieniać po prostu, tak? Jest to piękne, piękne takie stwierdzenie, bądź tym cudem, bądź tą zmianą, którą chcesz zobaczyć we wszechświecie. To jak my widzimy we wszechświecie Ewelinę Stępnicką, znamy jej historię i wiemy, jak dużo włożyłaś pracy w to, żeby być w tym miejscu, w którym ty dzisiaj jesteś, to my też po prostu, tak, wiemy, że my też możemy, bo ty nam dajesz ten przykład, kochana. Także ja ci serdecznie dziękuję za to spotkanie. Wiesz, to takie marzenie moje się kolejne spełniło, że spotkałyśmy się. Naprawdę, jesteś na tym cudem. Dziękuję z całego serca. No naprawdę, dla mnie też to marzenie. Dziękuję, że mogłam tu być. Dziękuję za zaufanie, za wpuszczenie mnie do swojej przestrzeni. Tak naprawdę. I za to, że właśnie przyjęłaś mnie taką, jaka jestem, czyli w tej prawdzie, z tymi potyczkami, z tą całą wrażliwością, która też dla mnie jest taka ważna. Jakbym miała powiedzieć, co mi pomogło przeskakiwać kolejne ściany, to przyzwolenie sobie, jakby naprawdę ukochanie tych rzeczy, całej tej swojej historii, co było bardzo trudne dla mnie. I dużo, dużo mnie uczyli inni ludzie. Ja wiele ludzi w Stanach oglądałam, więc patrząc na ludzi w Stanach, gdzieś, których słuchałam, jak trafiałam na wideo, w którym, nie wiem, kobieta, której czytałam 5 książek, nagle po prostu siedziała rozpłakana na internecie i mówiła, że ma zły dzień, to ja, część mnie tak mówiła, nie mów tego na głos, dlaczego to mówisz, tak, nie wolno, i nagle to się rozluźniało we mnie i pokazywało mi, hej, to tu jest dom, to tu. Więc dziękuję za to spotkanie. Wprawdzie wam dziękuję, kochane. No i jesteśmy w tym razem, no i kontynuujemy. Płyniemy dalej. Dziękuję, kochana. Zostań, Ewelinko, jeszcze ze mną. Ja tutaj rozłączę już naszą transmisję na żywo.